Państwa serdecznie powitać na kolejnym już spotkaniu filozofów w Krakowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wolnej woli, ale na początku, zanim przejdę do omawiania spotkania, na czym to wszystko tak naprawdę polega, chciałam przedstawić naszych dzisiejszych gości. Pana profesora doktora habilitowanego Józefa Bremera, rektora Akademii Ignacjanów. Profesor zajmuje się krytyczną analizą współczesnych teorii umysłu, poszukiwaniem metodologii określania tzw. neuronalnych korelatów świadomości, poszukiwaniem proteorii świadomości zjawiskowej opartej na neuronalnych korelatach, interesuje się filozofią późnego Wittgensteina. Witam także doktora habilitowanego Michała Wierzchonia. Pracownika Zakładu Psychologii Eksperymentalnej UJ. Interesuje się świadomością i nieświadomością w ujęciu poznawczym, uczeniem mimowolnym, pamięcią ukrytą, percepcją subliminalną, rywalizacją obuoczną, modelami przetwarzania informacji, wpływem afektu na elementarne procesy przetwarzania informacji, poznawcze i emocjonalne uwarunkowania skuteczności reklamy. Spotkanie jest podzielone na dwie części. Pierwsza część jest przeznaczona do naszych gości. W tym czasie badacze zaprezentują swoje stanowiska, omówią punkty sporne, jeżeli takowe są, a następnie druga część jest dla Państwa. Mogą Państwo zadawać pytania, wyrażać swoje opinie, przedstawiać swoje stanowiska, dyskutować między sobą, prowadzić dyskusje, rozmowy na temat wolnej woli. Więc, żeby już nie przedłużać, oddaję głos naszym gościom. Wieczór, witam Państwa tutaj na tym spotkaniu na temat wolnej woli. Bardzo się cieszę i dziękuję organizatorom tej pani za to, że mogę tutaj do Państwa parę słów o tej wolnej woli powiedzieć, jak ja ją rozumiem, jak ona jest rozumiana w ogóle na takim styku filozofii potocznego spojrzenia na wolną wolę i współczesnego naukowego spojrzenia. Bo ten punkt jest takim punktem centralnym, który wywołuje bardzo wiele dyskusji, a te dyskusje są ożywione właśnie przez to, że ten naukowy sposób patrzenia na wolną wolę zaczyna dominować nie tylko może w prasie popularno-naukowej, ale również w takim spojrzeniu, powiedzmy, codziennym spojrzeniu, w którym każdy z nas jakoś jest konfrontowany z czymś takim, że czy ta wolna wola jest, czy jej nie ma. Ja bym zaczął od takiego klasycznego, pochodzącego od takiego filozofa Wilfrida Sellersa podziału naszego spojrzenia na świat, na takie dwa obrazy świata. Celowo używam terminu obrazy, bo to jest jakaś taka metafora. Obraz potoczny, obraz taki common sense, obraz, w którym po prostu każdy z nas, mówię bardzo skrótowo, wie, że jakoś jest sobą. Że jakoś jest tym, co nazywamy osobą, że potrafi podjąć taką czy inną decyzję, że ta decyzja jest wpleciona w jakiś system racji, w jakiś system takiego czy innego uzasadniania, że ma takie czy inne przekonania, że wie, że może coś zrobić dobrego, może coś zrobić złego i tak dalej. I w tym obrazie świata, on jest często nazywany obrazem świata arystotelesowsko, murowsko, strosonowsko. Widzę Strosson, tutaj chodzi o tego Petera Strossona, o tej znanej książki Indywidua przetłumaczonej na język polski również. Czyli to jest ten obraz świata i w tym obrazie świata my jakoś potocznie jesteśmy zanurzeni, intuicyjnie się z tym obrazem zgadzamy. Nie mamy jakichś większych, powiedzmy, problemów, żeby ten obraz zaakceptować. I on jest akceptowany w naukach humanistycznych, społecznych, naukach prawnych, ekonomicznych, tam wszędzie, gdzie mamy jakąś działającą, świadomą osobę. Tak? Drugi obraz świata, ten, który pojawi się zwłaszcza z rozwojem, z silnym rozwojem nauk, takich właśnie jak na przykład nauki neurologiczne, nauki empiryczne, te nauki, które są takiej kategorii weberowskiej, rozumiane jako science, czyli po prostu nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, w tym obrazie świata pojawia się problem, co się dzieje z tą kategorią, którą wcześniej opisałem, z tą kategorią osoby.
Bo tutaj, w tym obrazie świata, najczęściej mówi się, że człowiek, czy powiedzmy ta działająca osoba, to jest po prostu pewien zbiór jakichś subosobowych elementów. Coś, co jest, nie stanowi tej jedności, tej tożsamości, coś takiego, co jest jakimś, powiedzmy, złączeniem, jakąś wiązką. No i tutaj wtedy, jeżeli taki obraz świata przyjmiemy, jak jest to w razie naukowym, to pojawia się problem, ja właśnie jak rozumieć świadomą osobę, jej przeżywanie czegoś, jej doznawanie czegoś i również podejmowanie przez nią decyzji takich czynnych, żeby taką czynność wykonać. I to nasze, albo to moje po prostu spojrzenie na to wszystko polega na tym, że w jakiś sposób, bo ja mogę zrobić tak już. Mogę przyjąć, że ten obraz potoczny jest obrazem podstawowym i w ogóle tego obrazu naukowego nie brać pod uwagę. Filozofia klasyczna i dzisiaj w wielu filozofii tak to robi. Mogę przyjąć drugą strategię. Ten obraz naukowy to jest ten podstawowy, ten obraz potoczny to jest tylko iluzja. Zostawiamy to na boku i wtedy często się mówi, że wolna wola jest iluzją. Że to jest po prostu pewien epifenomen. My tam się tylko wydaje, że jesteśmy wolni, ale zupełnie jesteśmy zdeterminowani przez te wszystkie procesy, które zachodzą w tym naukowym razie świata. To są procesy nauk przyrodniczych, czyli chemia, fizyka. Albo mogę próbować zrobić trzecią rzecz, czyli po prostu jakoś próbować te obrazy połączyć. I to jest właśnie też taka, jakby to powiedzieć, idea tego filozofa, którego ja wymieniłem, Wilfrida Sellersa, zrobić taki synoptyczny obraz świata, gdzie te dwa obrazy będą jakoś z sobą, powiedzmy, kompatybilne. I jego rozwiązanie jest takie, kategorie osoby przenieść po prostu do kategorii tych subosobowych, które są w tym naukowym obrazie świata. Moja propozycja, moja była propozycja rozwiązania właśnie tego synoptycznego obrazu świata jest taką teorią emergentystyczną. Czyli po prostu wolna wola, działanie wolne, to jest pewna cecha emergentystyczna osoby. Czyli osobę możemy rozumieć tak, jak jest ona rozumiana w tym związkowym rozumieniu, w tym naukowym obrazie świata, jako pewien zbiór, który jednak jest tak złożonym systemem, a tutaj konkretnie tym zbiorem, tym złożonym systemem jest nasz centralny układ nerwowy, potocznie mówi się mózg, po prostu materia w naszym mózgu doszła do tego stopnia skomplikowania, że pojawiły się nowe cechy. Ta materia w tym stole ma jakieś, jest jakaś złożona, ale nie ma tego złożenia, które ma materia w moim mózgu i te cechy, które są w tej materii, nie są tymi cechami, które są w tej materii. Ta dodatkową, jedną z dodatkowych cech tejże mojej materii mózgu jest coś takiego, że po prostu powstają pewne takie nadbudowane, emergentne cechy, które, to jest bardzo ważne, tutaj potrafią oddziaływać na te cechy, z których powstały na tym poziomie subosobowym. To jest taka bardzo miniaturowe wyłożenie teorii emergencji. Czyli jeżeli materia została w taki sposób, to jest bardzo złożona, my bardzo mało wiemy, w jaki sposób jest złożony nasz mózg, jak to funkcjonuje tam w środku. My bardzo dużo wiemy już, na przykład do 1906 roku od Kajana, który odkrył w odrębniu neurony, poszła strasznie do przodu wiedza, ale dalej nie potrafimy po prostu pewne rzeczy do końca wyjaśnić tym poziomie mózgu. Czyli dla mnie mózg to nie jest tylko anatomia mózgu, to jest po prostu coś takiego, tak inaczej to nazywa często, tak jakby to powiedzieć, neuronauki kulturowe, czyli po prostu kultura, społeczeństwo i tak dalej oddziaływuje na ten system. Ten system stworzył te cechy emergentne i tam cechą jest właśnie wolna wola, czyli po prostu w ten sposób łączę te dwa obrazy świata, że biorę z jednej strony właśnie te cechy osobowe, czyli wolną wolę i ją mam i mówię, że osoba jest wolna, a z drugiej strony biorę te wszystkie rzeczy, które są związane z tym naukowym obrazem świata, czyli po prostu z tym, co nam mówi współczesna neurologia. I te dwie rzeczy mówię, są połączone. Wolna wola, oczywiście problem się zaczyna od samego początku, co to jest. Trzeba ją jakoś zdefiniować. Definicji jest bardzo dużo. Ja rozumiem wolną wolę w sensie arystotelesowskim, mówię o tym strosonowsko-arystotelesowskim razie świata, która jest po prostu ujęta przez niego w tak zwane działanie dobrowolne. Mamy ten przykład na przykład w jego etyce nikomachejskiej i w innych pismach. Czy to jest coś takiego, że krótko, osoba, podmiot podejmuje dobrowolną pewną decyzję i wykonuje pewne działanie. Nie jest pod przymusem. Nie działają na niej jakieś takie, powiedzmy, tiki, czy tam jakieś takie inne rzeczy, na których nie umie opanować, prawda? I
to działanie wykonuje, jest w tym sensie racjonalna, to działanie jest wplecione w pewien system jej racji, czyli nie jest to tylko działanie takie na zasadzie przyczynowej, jak jest na przykład w fizyce czy w chemii, tylko jest to wplecione w pewien racjonalny system jej oczekiwań, nastawień, prawda, jej lęków, obaw. Z tym jest związane duże zagadnienie słabości woli, jak to jest, że na przykład ja pewne rzeczy podejmuję, chcę je wykonać, a po jakimś czasie nagle się odmienia, prawda, i czy przestaje tę ideę realizować. Czyli to jest to, co ja rozumiem pod pojęciem wolnej woli. Teraz, jeżeli by chodziło, żeby to pojęcie wolnej woli jakoś je zawężyć, to rozumiem je w takim sensie, że one jest synchronicznie rozumiane. Czyli co ja w tej chwili potrafię w jakiś sposób zbadać w tym naukowym razie świata. Ja nie potrafię dzisiaj badać tak zwanych długofalowych postanowień. Na przykład, że skończę takie czy inne studia, że będę miał taką pracę, taki czy inny, prawda, związek z jakąś osobą i tak dalej. Tych rzeczy nie potrafię. Czyli wolna wola jest dla mnie tym, co ja potrafię w tym naukowym obrazie z domu, cały czas jesteśmy w tych obrazach, zmierzyć, to jest to, co ja ewentualnie w jakimś krótkim okresie czasu, często są tutaj milisekundy, potrafię to zmierzyć. I takim charakterystycznym doświadczeniem, które tutaj jest często wymieniane, może do tego wrócimy, jeżeli będzie okazja, jest tak zwane doświadczenie Libeta. I to jest bardzo ważne doświadczenie moim zdaniem, bo ono to był pierwszy po prostu taki, jakby to powiedzieć, eksperyment, w którym próbowano właśnie zmierzyć, jaka jest zależność między tym neuronalnym podłożem, tak zwane potencjały gotowości się wtedy mierzy, a tym, co nazywamy świadomą decyzją, czyli tym, co ta osoba podejmuje w pewnym momencie decyzję, żeby ruszyć palcem, prawda? Jakie są te zależności? To doświadczenie było wielokrotnie powtarzane, ono jest wielokrotnie interpretowane. No i Libet też, jakby to powiedzieć, nie potrafił tego specjalnie wyjaśnić i wyjaśnia to z kolei znowu teorią filozoficzną. Bo ta teoria emergencji, którą na początku wspomniałem, to jest teoria filozoficzna, to jest teoria heurystyczna, to nie jest teoria ściśle naukowa. Taka naukowa, jak pochodzi z tych science, o których wspomniałem tutaj, prawda? Czyli, że taka teoria, powiedzmy, Libet zrobił sobie taką teorię świadomego pola mentalnego, czyli, że jeżeli ta materia osiągnie taki czy inny stopień złożenia, pojawia się pewna nowa cecha, Libet jest dualistą i ta cecha jest niemierzalna u Libeta. Libet jest po prostu naukowcem. Ja bardziej skłaniam się ku takiej tezie, już kończę, takiego neurologa Rogera Sperry, wielkiego badacza, laureata Nagrody Nobla i tak dalej, który po prostu też taką teorię emergencji zbudował. I po prostu mówi, że są tak zwane makrocechy, czyli ta wolna wola byłaby taką makrocechą i potrafi oddziaływać na te cechy, z tych elementów, z których ona się wyłoniła. Słabe punkty teorii emergencji są takie, że nie umiemy dokładnie określić, w jaki sposób funkcjonuje ta tak zwana przyczynowo skierowana ku dołowi. Czyli w jaki sposób działa to, co powstało, te cechy mentalne, na to, z których powstały, na te cechy neurologiczne. To jest słaby punkt tej teorii. Mamy różne rozwiązania, no ale po prostu zawsze wszędzie się zarzuca, że to jest jakiś ukryty dualizm. No, to, co ja w tej chwili mówię o teoriach emergentystycznych, to nie jest, powiedzmy, dualizm, to jest coś pomiędzy, filozoficznie patrząc, teoriami dualistycznymi, a teoriami ściśle materialistycznymi. Czyli po prostu takimi teoriami, jak powiedziałem na samym początku, że można coś zupełnie odstawić na bok, na przykład podoszłem do świata i tylko zająć się neuronaukami, no tego po prostu uważam, że te teorie nie potrafią pewnych zjawisk do końca wyjaśnić. To może taki wstęp. Witam Państwa. Również bardzo dziękuję za to poruszenie. Po pierwsze dlatego, że to zawsze przyjemnie zasiąść w tym miejscu, po to, żeby podyskutować o nauce. W środowisku nie zawsze tylko akademików, co jest szczególnie ważne podkreślenie. Po drugie, dlatego, że to zawsze przyjemne zasiąść z panem lektorem na jednym kanapie i podyskutować o wolnej woli. A po trzecie, dlatego, że ta dyskusja dotyczy filozofii, a psychologowie tam zawsze z czegoś zaszczycenie, mogą podyskutować o filozofii. Chociaż trochę problem polega na tym, że filozofowie zazwyczaj nie za bardzo mają pojęcie, o czym mają dyskutować. I staję dzisiaj przed podobnym problemem, dlatego, że psycholog, który zabiera się za wydanie czegokolwiek, musi sobie na początku zdefiniować konstrukt, którym chce się zajmować i to zdefiniować w taki sposób, żeby on był badany. To znaczy muszę sobie zoperacjonalizować to, czym chciałbym się zajmować. No i o ile w kontekście tematyki ja, o której w
profesor Brenner już wspomniał i o której też zaraz dojdę, coś już wiemy. O tyle, jeżeli chodzi o kwestię wolnej woli, to wiemy niewiele. Tak, znaczy, trochę jest tak, że filozofowie wykorzystują często badania, które są prowadzone w kontekście psychologicznym, w kontekście dyskusji na temat statusu metafizycznego wolnej woli na przykład. Natomiast psychologowie o statusie metafizycznym wolnej woli nie mówią właściwie nic. To znaczy, my tak naprawdę nie staramy się powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak wolna wola. Nie staramy się tego badać. My się interesujemy takim poczuciem, jak wolna wola. Jeżeli interesujemy nas poczucie, to teraz to doświadczenie możemy po prostu sobie próbować badać i możemy sprawdzać, co na to doświadczenie wpływa. I jak mówię, teraz nasze wyniki oczywiście mogą pokazywać, jak te doświadczenia są moderowane, jakie zmienne na nie mogą oddziaływać, może kiedy ulegamy iluzjom dotyczącym tego, że wydaje nam się, że mamy coś takiego wolę albo nie, ale to nie mówi nic na temat tego, czy wolna wola istnieje, czy nie. I to chciałbym zaznaczyć na samym początku, bo taki kontekst interpretacyjny eksperymentów psychologicznych się często pojawia i dobrze o tym zatem na początku powiedzieć. Drugi wątek, o którym myślę, że dobrze byłoby powiedzieć, to właśnie pokazać, w jakim kontekście te badania psychologiczne, z powodu których, jak rozumiem, zostałem tutaj wszystkim zaproszony, pojawiają się w kontekście dyskusji na temat wolną wolą. No i wydaje mi się, że to są takie dwa elementy, które są z tym powiązane bezpośrednio. To znaczy, staramy się albo pokazywać pierwszeństwo zamiaru nad działaniem. I to jest kontekst, który łączy się przede wszystkim z eksperymentem Benjamina Libeta, o którym pan profesor już wspomniał. To są takie eksperymenty, w ramach których stawia się osobę badaną przed zadaniem, no, można było powiedzieć, dosyć absurdalne z perspektywy osoby badanej. Zresztą osoby badane zawsze na początku bardzo kilkakrotnie się upewniają, czy to zadanie w ogóle ma sens. Bo z perspektywy osoby badanej sytuacja wygląda następująco. Wchodzą Państwo do laboratorium, są Państwo podpinani do całego sprzętu. Na szczęście wystarczą 3 elektrody, więc nie trwa to pół godziny. Ale są Państwo podpinani do EEG. No i w kolejnym kroku eksperymentator wyjaśnia Państwu zadanie. A zadanie polega na tym, że obserwujecie sobie zegar, który pojawia się na ekranie komputera, który to zegar, po którym to zegarze biegnie sobie wskazówka. I teraz wtedy, kiedy poczują Państwo taką ochotę, macie dostać przycisk. I to tyle. W związku z tym widzą Państwo, że poziom operacjonalizacji, na którym się poruszamy, i poziom interpretatywny dyskusji na temat wolnej woli, w takim sensie, rozumiemy, w takim ujęciu klasycznym, to jest dosyć daleko. A jeśli będziemy chcieli, to można do tego eksperymentu potem wrócić i mogę Państwu powiedzieć szczegóły tego, jak to się mierzy, ale chciałem tylko na początku zaznaczyć poziom manipulacji eksperymentalnej, który jest wykorzystywany w badaniach, po to, żeby pokazać, że ludzie mają wolę zareagowania, tak, czyli intencje działania, tak, samego działania. No i z drugiej strony kontekst interpretatywny, który to zazwyczaj ten eksperyment stosuje. Drugi wątek, który jest tutaj interesujący, wydaje mi się, to tak badane na czymś, co się nazywa poczuciem sprawstwa. Tak, czyli takiego poczucia, które mówi nam, że istnieje jakaś zgodność pomiędzy zamiarem a działaniem. To nie jest tożsame z eksperymentem Libeta, to chodzi raczej o sytuację, w której jeżeli wiemy, że to my jesteśmy sprawcą jakiejś czynności, która wywołuje jakiś określony efekt, to ten fakt wpływa na naszą percepcję związku przyczynowo-skutkowego między bodźcem a reakcją. Jest wiele dowodów eksperymentalnych, które pokazują, że rzeczywiście to, że wiemy, że nasze działanie wywołuje określoną reakcję, wpływa na to, jak widzimy związek pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. No, zazwyczaj to, co obserwujemy, to obserwujemy, że łączymy te dwa wydarzenia bliżej w czasie. To znaczy, wydaje nam się, że one są bliżej niż są rzeczywiście. No i to rzeczywiście jest kontekst, w którym moglibyśmy znowu próbować wyjaśnić sobie, jaki to ma związek z wolną wolą, ale wydaje mi się, że jak widzę Państwo znowu, że ten wątek eksperymentalny, czy wątek operacjonalizacji jest daleko od tego, o czym mówimy na poziomie teoretycznym.
No i jest trzeci wątek, o którym dobrze wspomnieć, o którym profesor również tutaj wspominał, to znaczy, jeżeli w ogóle dyskutujemy wątek wolnej woli, to dyskutujemy również oczywiście problematykę tego, kto tą wolną wolę by miał. No i to jest rzecz, którą rzeczywiście zajmujemy, tym akurat, szczerze mówiąc, ja najbardziej. To znaczy, zajmujemy się próbą pokazywania, na ile jednostka, która tą wolną wolę mogłaby mieć, jest jednostką, która jest stała w czasie i przestrzeni. No i jeżeli mielibyśmy jakieś dowody, które by pokazywały, że, no zgodnie z tym, co pan profesor mówił w kontekście teorii wiązki, a ta stałość w czasie no, nie jest do końca jednoznaczna, no i nie jesteśmy do końca pewni, czy istnieje jedna jednostka, czy ona jest zbiorem wielu jednostek, to wtedy dyskutowanie na temat wolnej woli się robi zdecydowanie bardziej problematyczne, ale to nie jest klasyczny kontekst dyskusji nad wolną wolą. To jest zawsze dla mnie bardzo zaskakujące, że wszyscy się bardziej zastanawiają nad tym, co to jest wolna wola, a mniej nad tym, kto tą wolną wolę miał w ogóle mieć. Bo wydaje mi się, że badania dużo więcej mówią na temat tego, co możemy, czy jakie cechy możemy przypisywać jednostką, którą wolną wolą by dysponowały, niż temat samej wolnej, a wolniej mówił po prostu. Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden kontekst, o którym dobrze pamiętać, który zresztą łączy ten kontekst sprawstwa, poczucia sprawstwa i kontekst wolnej woli i kontekst ja, chyba najbardziej, to jest sytuacja patologii. Tak, to znaczy sytuacja, w której możemy mówić o zaburzeniach, które pokazują nam, jak zaburzenie sprawstwa jest powiązane z zaburzeniem ja. I możemy o tym mówić zarówno w takim kontekście psychopatologicznym, czyli możemy mówić na przykład o tym, że ktoś ma nadmierne sprawstwo. Thomas Metzinger, taki bardzo znany filozof, który zajmuje się problematyką ja. No i jest jednym z takich głównych współczesnych osób proponujących czy rozwijających no, to, co Pimąsko nazywaliśmy teorią wiązki. Pokazywał przykład pacjentów schizofrenicznych, którzy mają tendencję próby nadzorowania na przykład wschodzenia słońca. No. Czyli tutaj mamy z jednej strony kwestię zaburzenia poczucia sprawstwa, znaczy, tak jak sobie się wydaje, że ona ma wpływ na takie elementy świata, które wpływu tak naprawdę nie ma. Ale z drugiej strony to też pokazuje w jakimś sensie zakres ja. Znaczy, pokazuje, gdzie jest stawiana granica dotycząca możliwości mojego oddziaływania. Pokazuje, jak ta granica dotycząca mojego oddziaływania jest istotna dla poczucia tego, że ja mam wolną wolę, a po tej, że wolnej woli nie mam. No i dokładnie analogicznie jest wtedy, kiedy to poczucie sprawstwa jest zaburzone w taki sposób, że mamy jego niedomiar, czyli w takiej sytuacji, kiedy na przykład pacjenci również schizofreniczni słyszą głosy, które każą im wykonywać określone czynności, prawda, czy mają wrażenie kontroli zewnętrznej, tak? No również generowanej jakby przez ich mózg, prawda, ale pokazujące, w jaki sposób to poczucie sprawstwa jest zaburzane, no w kontekście no, również zaburzenia, które zjawy słyszenia było związane. Co więcej, to nawet nie trzeba specjalnie kontekstu psychopatologicznego do tego szukać, no bo bardzo często się podaje przykład na przykład różdżkarstwa, tak, jako przykład sytuacji, w której to poczucie sprawstwa jest wyraźnie zaburzone, no bo jeśli mamy do czynienia z różdżkarzem, który poszukuje wody, no to wszystko wskazuje, że to sam różdżkarz powoduje, że ta różdżka w pewnym momencie zaczyna drgać silniej niż drgała jeszcze przed chwilą, prawda? Natomiast no to, co to jest interesujące, no to właśnie poczucie sprawstwa tego ruchu, to znaczy różdżkarzowi wydaje się, że ta różdżka drga przez czynniki zewnętrzne, a nie przez jego własne działanie. No. Czyli wydaje mi się, podsumowując tę wypowiedź wstępną, wydaje mi się, że to, co to jest interesujące, to, żebyśmy po pierwsze mogli się przyjrzeć jakby samej procedurze tego, w jaki sposób byśmy badali i spróbować zderzyć ten kontekst interpretatywny, który no, w kontekście dyskusji na temat wolnej woli tutaj profesor Bremer też będzie z pewnością podnosił w dalszej dyskusji. No z tymi eksperymentami, które psychologowie robią, żeby Państwu pokazać, że ten poziom możliwości porównywania tych dwóch kontekstów jest trudny ze względu na po prostu dużą odległość pomiędzy prostotą naszych manipulacji eksperymentalnej a tą niezłością pytań, które jest takich. No i z drugiej strony chciałbym, żebyśmy się może przyjrzeli temu wątkowi ja, znaczy tej wspólnej zależności pomiędzy ja, pomiędzy wolną wolą, pomiędzy sprawstwem, dlatego że wydaje mi się, że coś interesującego na temat wolnej woli można powiedzieć dopiero wtedy, kiedy te wszystkie rzeczy weźmie się wspólnie pod uwagę. Dziękuję. I
chciał coś panu się dodać. Niestety nie ma z nami specjalisty od wolnej woli w filozofii. Nie wiemy się, nie więc dzisiaj tak. Teraz przekazuję państwu głos. Zachęcam bardzo do udziału. Proszę o ten udział, o uwagi, pytania, o wyrażenie swojej opinii na temat wolnej woli. Zapraszam. Ja mam takie pytanie, które przyszło mi na myśl tutaj. Ono jest troszkę obok tematu, ale trudno, korzystając z okazji, że nic jeszcze nie zgłaszam. Dotyczy ono pewnego takiego problemu stałości w kontekście zakreślonego tutaj problemu z osobą, z jednością ja. Zawsze pociągały mnie takie teorie filozoficzne, które jakby zakładały, że istnieje pewna stałość naszego charakteru. Oczywiście pojawia się tu problem definicji, czym jest charakter, ale jest jego obserwowalne, że zachowujemy się w wielu sytuacjach tak samo. Istnieje pewna powtarzalność, pewien zespół cech, które można przypisać jednej osobie, powiedzmy, w dłuższym okresie czasu. I po prostu zawsze jakby inspirowało mnie to, że niekoniecznie wszystko to może wynikać tylko z jakichś uwarunkowań sytuacji, lecz mogą być jakieś czynniki wewnętrzne. Czy z punktu widzenia psychologii, czy właśnie tego typu badań odnośnie do osoby jedności świadomości, jest to rzecz jakkolwiek do obronienia, jakkolwiek do zastanowienia się właśnie w związku z tymi koncepcjami tego strumienia, tej ciągłej zmiany i problemu ustalenia, że nasza świadomość, dana osoba miałaby być czymś jednym ciągiem. No trochę nieściśle się wyraziłem, mam nadzieję, że wiele z nami rozumiem. Profesor Bremer przekierował mikrofon na mnie. Rozumiem, że to dlatego, że pojawiło się słowo psychologia. Chociaż wydaje mi się, że obydwaj będziemy mieli coś na ten temat do powiedzenia, ponieważ myślę, że teoria wiązki to jest coś, co nas interesuje obydwojga, a jeszcze na dodatek rzeczywiście jest opinią bardzo intensywnie dyskutowana. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo precyzyjne. To znaczy, to jest pytanie dotyczące tego, na ile ja jest stałe, jakie mamy dowody na to, że tak, a jakie mamy na to dowody, że nie, jeśli dobrze rozumiem. Szczególnie w kontekście wpływu na czynników wewnętrznych, które by na to stało, że mogły wpływać. Jasne. Więc jeżeli byśmy mieli mówić o stałości ja, to zawsze musimy ją na czymś budować. Czyli jeżeli mówimy o różnicach indywidualnych w zakresie ja, to jest na przykład tym, że jedni mają z nas taki temperament, a inni mają inni, prawda? Jeżeli mówimy o zmiennych dotyczących preferencji, jeżeli mówimy o zmiennych dotyczących naszego doświadczenia, to zawsze musi być jakiś punkt odniesienia, na którym to doświadczenie wspólne jest budowane. Teraz dyskusja dotycząca tego, na ile istnieje coś takiego jak stałe ja, dotyczy tego punktu, na którym całość jest zbudowana. Czyli mniej pytania, na ile na przykład informacja dotycząca historii jednostki może wpływać na chwilowe doświadczenia ja tu i teraz. Bo oczywiście, gdybyśmy zastosowali taki skrajnie mechanistyczny system, w którym nigdy byśmy nie przewidywali istnienia jednostki jako takiej, to możemy w tym systemie wymyślić sobie sposób oddziaływania pamięci. Tak? Czyli po prostu możemy mieć sieć komputerową, która jest, której prezentujemy jako bodźce. Teraz ta sieć ma sobie te bodźce interpretować. Natomiast no, oczywiście wraz z kolejną prezentacją bodźców w sieci pozostaje jakiś ślad wcześniejszych prezentacji, czyli w tym sensie sieć pamięta, prawda? Czyli tworzy jakąś wspólną czy uwspólnioną wizję, tak? Czy reprezentację tego, co jest jej prezentowane. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę ja, to stałość tego punktu odniesienia zazwyczaj się definiuje w kontekście ciała. No, jakbyśmy zapytali osobę, która nigdy nie miała nic wspólnego z kontekstem teologicznym albo filozoficznym dyskusji, którą tutaj toczymy, no to zazwyczaj powiedzielibyśmy, że skąd, jeśli zadałbym Państwu pytanie, zresztą zadaję, to czasami prowadzą takie zajęcia dla dzieci nawet. Jak się pytam dzieci, skąd wiedzą, że ja to ja, no to czy skąd wiedzą, że są osobą, no to zazwyczaj mówią, no bo jestem. Bo rozpoznaje się w lustrze. Nawet mamy taki test dotyczący
ja, prawda, który polega na tym, że jesteśmy rozpoznawczy w lustrze siebie jako siebie, a nie jako obcą osobę, prawda, że organizm, bo zresztą zwierzęta też te zasady, można byłoby o tym trochę też podyskutować. No i teraz, jeżeli rzeczywiście byśmy przyjęli, że to ciało jest punktem odniesienia, no to teraz to, co o stałości całego ciała miałoby definiować, no to jest stałość, proszę, mojego poczucia, że moje ciało się gdzieś zaczyna, się gdzieś kończy. I teraz na nim jest nabudowywana cała reszta. Tak jakby idea tych teorii dotyczących stałości albo zmienności jest proponowana. Czyli tam mało kto dyskutuje, na ile jakby stałość dotyczy tych cech bardziej złożonych, a bardziej się dyskutuje nad kwestią tej podstawy, czyli to, na ile stałe albo niestałe jest ja, i z tego się wyciąga wnioski na temat całej reszty. I teraz eksperymenty, w ramach których próbuje się pokazywać, że to nie jest do końca prawda, że mamy takie stałe ja w czasie, to pokazują w różnych kontekstach, zarówno eksperymentalnych, jak i w kontekście tak psychopatologicznych, że możemy stosunkowo szybko to poczucie tego, że ja jestem tu, a tu się już kończę, prawda? Czy to jest już element mojego ciała, albo ta ręka nie jest elementem mojego ciała, jak to pokazują eksperymenty nad iluzją gumowej ręki. Możemy dosyć szybko to poczucie stałości ciała jako takiego, w sensie fizycznego, zmienić. I z tego się wyciąga daleko idące wnioski na temat konsekwencji dla tożsamości, dla poczucia ja stałości w czasie itd. itd. Więc ja powiem o tym początku, bo wydaje mi się też, że Zoberemer będzie to mógł rozwinąć w górę. Właśnie nie wiem, czy w górę, ale w każdym razie to jest bardzo ważny temat. I tak, filozofii jest on rozważany, bo my nie mamy niestety tej aparatury, którą mają psychologowie. Oni mają to EEG, te uchrografy, te fMRI, oni bardzo dużo mierzą i tak dalej, a my mamy eksperymenty myślowe. Eksperyment myślowy ma bardzo dużą rolę w argumentacjach filozoficznych i w tych argumentacjach, które ja tutaj próbuję Państwa przedstawić. Eksperyment myślowy, o którym teraz myślę, albo eksperymenty, to są na przykład pochodzą już od Locke'a. To jest XVII wiek. I mówi tak, co by się stało, gdyby duszę księcia przełożyć do ciała szewca, a duszę szewca do ciała księcia? Gdzie byłby książę, gdzie byłby szewc? Bardzo duże pytanie, prawda? I on mówi tak, i okazuje się tak, z zewnątrz wszyscy wiedzieli, że to jest szewc, ale on nie da duszę księciem. Czyli ta tożsamość i jedność tego ja była gwarantowana przez duszę, u Locke'a. Dzisiaj takie eksperymenty każe nam przeprowadzać Derek Parfit. To jest taki wielki, bardzo uznany w tych kręgach filozofii analitycznej. No i mówi tak, dobrze, co by było, gdyby teraz mój mózg przełożyć na połowić i połowę wsadzić jakoś pustego ciała, gdzie tego mózgu tam z różnych racji nie ma, prawda? A druga połowa do drugiego ciała, prawda? No i teraz, gdzie byłaby to moje ja? No i tak Derek Parfit ma prostą odpowiedź, nie wiadomo. Czyli trzeba zrezygnować z pojęcia jedności, tożsamości osoby, bo to nam nic nie wnosi do naukowego punktu widzenia. Trzeba po prostu się zająć pewną ciągłością osobową. A mówić o osobowości, czyli mówić na przykład o pewnych cechach, które się mogą zmieniać, ale czegoś takiego jak stałość, jedność, zrezygnujmy z tego. I wtedy jest ta mocna teoria wiązki tutaj wchodzi. Prawda? Że ten sposób jest jakiś taki zbiór, różnią nam jakąś ciągłość pamięci, ciągłość takich różnych rzeczy, ale powiedzmy, to jest nieważne. Czyli że mam jedno wyjście, że rezygnujemy sobie, ale przeciwko temu przemawia nasza mocna intuicja, że jednak jakoś jesteśmy sobą. Jednak jakoś wczoraj ja też byłem sobą, mimo że dużo się zmieniło, prawda, od wczoraj do dzisiaj, albo przetrwa o 10 lat i tak dalej. Ktoś powie, dobrze, no nie mogę sobie wszystko przypomnieć, ale powiedzmy, gdyby mi ktoś pomógł, prawda, na podstawie mojego notatnika, moich znajomych i tak dalej, wiele rzeczy bym sobie otworzyć, czyli stworzyłbym pewną jakąś stałą ciągłość, jakoś tam ego i wtedy to się rozumie się tak, że osoba to by byłoby coś, a osobowości, to by te temperamenty czy charaktery, chciałem absolutnie mało ktoś do mnie charakteru, znaczy bardziej jakimiś innymi, mniejszymi rzeczami jak charakter, rozumiem, to by jakoś tam to tworzyło to, co do tego trzonu takiego należy. A te teorie, to są te teorie, które wtedy mieli w tym potocznym obrazie świata, żeby były. A tutaj pan profesor wspomniał o tych, prawda, eksperymentach związanych z schizofrenią, z tym nazwisko Metzinger, tutaj padło inne. Jedność ciała, dobrze, ale na przykład mamy bóle fantomowe. Nagle nie ma kawałka ciała, albo dużego kawałka ciała. Nie ma, no, jest taki słynny eksperyment Metzinger, na nim zrobił karierę. Kobieta, która się urodziła właściwie bez rąk i bez nóg.
urodziła się i dlaczego ona jest badana, bo przebadana na wszystkie strony, prawda, drażnione jej tam pewne partie mózgu, które odpowiadają za rękę, że ona czuje w ręce coś, prawda, że ona czuje rękę. Kazano jej poruszyć nogą, ona poruszyła i tam w korze przedruchowej się pojawiły pewne impulsy, które wskazywały, że coś tam gdzieś było. Czyli jak daleko rozumieć jedność ciała, prawda, jak daleko rozumieć odwzorowanie ciała w mózgu, jak daleko rozumieć po prostu to, żeby to wytworzyło jedność i to stało. Schizofrenia, bardzo mocne przykłady tutaj padły, ale na przykład wystarczy, to ten Sperry zrobił, badania ludzi z rozdzielonym półkulami mózgowymi, prawda, się nagle zachowuje, jakby ich było dwóch w tym eksperymencie. Ale na przykład w potocznym życiu znowu tworzą, funkcjonują normalnie, gdy się te warunki stworzy do funkcjonowania, to oni się radzą. Ludzie, którzy się urodzili bez tego spojrzenia wielkiego, syndrom Aicardiego, prawda, też te dzieci oczywiście, one często bardzo wcześnie umierają, ale mimo wszystko one sobie tam do 10 roku, czy od którego tam żyją, tam spokojnie razem pracują. Więc jest bardzo trudne pytanie, bo to pojęcie ja, to pojęcie tej osobowości i tak dalej, to jest nam bardzo potrzebne z innych względów. To jest nam potrzebne do kwestii prawnych, do kwestii wszystkich nauk, które się zajmują w jakikolwiek sposób działającą, podejmującą decyzję osoby. Ale czy to ja jest iluzją, czy też to ja jest jakimś rzeczywiście ontologicznym, czyli po prostu coś, czymś istniejącym, to jest duże pytanie. No ja mówię z tego góry w ten sposób, jak powiedziałem przez te emergenty, że przypisuję to ja tym emergentem. Dlatego w filozofii często rezygnujemy z tego ja, z tej osoby i mówimy o self, mówimy o jaźni, czyli jakimś takim rdzeniu tej osoby, że to niby cały czas by było, prawda? Można sobie to jaźń polską przetłumaczyć na taką jaość, prawda? Ja i ta ość to są te dodatki, które tworzą abstrakcyjne byty. To jest taka jedyna moja odpowiedź, ale nie wiem, czy to pan w jakikolwiek sposób zadowoli. Ja mam pytanie do pana profesora. Następujący. Wydaje mi się, że definicja wolnej woli państwa profesorska, którą pan podał, w zasadzie jest taką definicją, która wymagałaby wyjaśnienia. Zwłaszcza od strony pojęcia tego określnika rzeczy definiowanej. Ono jest dla mnie niejasne. Ponadto wydaje mi się, że ta definicja jest stosowana jedynie w pewnych bardzo ściśle określonych sytuacjach. W sytuacjach takich, kiedy człowiek jest nie podlega naciskom ze strony innych ludzi i to tu i teraz. Natomiast człowiek jest taką istotą, wiemy to od czasów Freuda w gruncie rzeczy, że ma, jest pewną ciągłością również kulturową, ma podświadomość. Ponadto nie jest chyba do końca jasne, co to znaczy świadomość. W związku z tym, czy pan profesor nie ma takiego wrażenia, że definicja takiego określenia wolnej woli jest troszeczkę takim masłem maślanym, bardzo wąskim zastosowaniem pojęcia wolnej woli. I oczywiście, ja wyszedłem od tego, jakby to powiedzieć, dlatego wyszedłem od Arystotelesa i wychodzę, bo wydaje mi się, że to arystotelesowskie rozumienie wolnej woli jest taki czy inny sposób jakoś zakładany przez nas tym, ja powiedziałem od razu, że łączę potoczny, filozoficzny i naukowy obraz. Że w tym potocznym rozumieniu jakoś tak się rozumiemy. Że coś powodujemy, że coś działamy i tak dalej. Teraz, jeżeli przechodzimy do tego naukowego obrazu, który już będzie Freud, to będziemy mieć, to się skomplikuje. Bo to ego będzie, tak patrząc na takie kółka, tak w środku, tu pojawi się to super ego, czyli to, co pan nazywa kulturą, to, co pan nazywa tymi wszystkimi, prawda, wpływami zewnętrznymi, a jeszcze w środku się pojawia taki id. Prawda? Czyli taka struktura, która jest w zasadzie nieznana. Do tego id możemy jedynie dojść za pomocą takich czy innych metod, na przykład opowiadam sny analitykowi, który potrafi analizować, na przykład, powiedzmy, obserwując troszkę siebie, ale tak w gruncie rzeczy tam
do tego idzie, jest tam bardzo trudno dostać. I tam są te wszystkie nasze jakieś takie podstawowe popędy, na przykład jak jakiś lęk przed śmiercią, prawda, i jakieś takie jakieś inne seksualne rzeczy i tak dalej. Czyli że to ego jest ciśnięte między takie dwa potężne, jakby to powiedzieć, oddziaływania. Z jednej strony ta, no powiedzmy, moralność, społeczeństwo i tak dalej na nie ciśnie, a z drugiej strony to, co tam jest, prawda, gdzie jedynie możemy, jakby to powiedzieć, za pomocą odpowiednią komplikowanym to co. I wtedy to ego jest rzeczywiście tak rozumiane, ono jest jakimś takim jedynie po prostu taką łódką, która gdzieś tam sobie tak pływa i tak dalej. I wtedy tutaj w takiej koncepcji freudowskiej, to na to ego Freud ma taką. Freud właściwie nie potrzebuje tego, co ja tu powiedziałem o tych racjach, o tym jakimś nastawieniu, o tym myśleniu, o tym powiedzmy zastanawianiu się, o tych życzeniach. U Freuda po prostu działa to wszystko na zasadzie w gruncie rzeczy nie wiem, czy. To wszystko to jest. I wtedy ja mam mocny determinizm. I wtedy ja mam troszkę problem z obronieniem tego, jak zacząłem, potocznego rozumienia, że ja jakoś czuję, że coś jednak zależało ode mnie. A wtedy ja mam problem z ustawieniem prawa. Bo na przykład ja wtedy mogę człowieka skazać, bo ja go mogę jedynie izolować. A nie tak, że on jakoś winę, bo on jest, człowiek jest odpowiedzialny wtedy, prawda, gdzie to, tu się wiele rzeczy jakby to powiedzieć zaczyna komplikować i jak, jeżeli pan wyjdzie z takiej koncepcji osoby, jak pan, jak ja prawda zrozumiałem, może to tak, bo że to nie tak jak to rozumiem, no to wtedy oczywiście ta, musimy zrobić jakieś inne po prostu rzeczy, żeby to, ale wtedy ja mam też problem, jak ja to mogę jakoś mierzyć. Jak ja to, bo to, co ja zrobiłem tutaj, jak ja to przedstawiłem, to doświadczenie niby mi do tego po prostu pasuje. Prawda? Ryba. A tutaj, jak ja zrobię taki ten nie wiem, to może pan tutaj profesor Wieszon jakoś lepiej powie, w jaki sposób te freudowskie. No na przykład, ja powiem tylko tyle. Wielu określa, że psychoanaliza to jest nauka, tylko to jest perswazja, to jest mit. Po prostu, prawda? Że to są po prostu postulowane rzeczy, te super ego i, prawda? Więc tutaj jest kwestia, jeżeli będziemy to chcieli w jakiś empiryczny sposób uchwycić, no to się pojawia problem. Nie, tylko na razie może tyle, ale jak trzeba, to będziemy próbowali to dalej drążyć. Ja nie wiem, czy właściwie pytanie jest do mnie, bo ja nie za bardzo wiem, jak definiować. Ale no właśnie, znaczy myślę, że mogę spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile wolna wola musi być świadoma w tym kontekście i spróbować to odnieść do Freuda. Do Freuda może na początku powiem, dlaczego nie będę odnosił. Psychologowie jakiś czas temu uznali, że Freud był filozofem i tego się trzymamy. To znaczy, teoria Freuda oczywiście jest bardzo wpływowa, natomiast no, jest nieweryfikowalna niezupełnie. No, natomiast oczywiście to, co w tym kontekście dyskusji jest istotne, to na ile jesteśmy zawsze świadomi tego, że my mamy wolną wolę, czy jesteśmy w kontekście naszej operacji świadomi tego, że jest niejaki zgodność naszego zamiaru z naszym działaniem, albo wpływ naszego zamiaru na działanie. No i teraz w tym kontekście oczywiście to się próbuje badać. Próbuje się badać, starając się pokazywać, że te efekty dotyczące poczucia sprawstwa są obserwowane nawet wtedy, kiedy osoby w ogóle nie mają świadomości, że ten efekt występuje. To znaczy bardzo często jest tak, że jeżeli będziemy badać na poziomie takim bardzo molekularnym efekt percepcji zgodności rzeczywistego faktu pojawienia się jakiegoś działania w środowisku, z tym, w jaki sposób my to percepujemy, to okazuje się, że osoby badane postrzegają bodźce jako pojawiające się na przykład wcześniej w czasie, czyli bliżej ich działania, tylko dlatego, że wiedzą, że to one to działanie wywołały, ale z subiektywnego punktu widzenia zupełnie nie widzą tej różnicy. To znaczy, one nie widzą efektów swojego działania jako odrębnych, prawda, niż takich, które duże co się wydarzają w przestrzeni bez zależności od ich wolnej woli. Czyli innymi słowy, nie postrzegają efektów wolnej woli w kontekście interakcji ze środowiskiem, ale my ten efekt wpływu wolnej woli, tak definiowanej, tak, to znaczy, że my wiemy, że to my wpływamy na działanie, obserwujemy na poziomie czasu reakcji. Tak? Czyli innymi słowy, można było powiedzieć, że to jest efekt, który można próbować obserwować zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym i mechanizm wydaje się podobny. Natomiast no znowu, jak to przekładać na dyskusje dotyczące odpowiedzialności
Ja się zawsze boję. Kiedyś mi przy okazji mojego najbardziej stresującego w życiu egzaminu, to znaczy kolokwium habilitacyjnego, zadano na pytanie, jak świadomość ma się do problematyki wolności i odpowiedzialności. Prawda? I od tego czasu próbuję się na ten temat nie wypowiadać. Interesuje mnie bardziej z punktu widzenia filozoficznego niż psychologicznego. Mnie jednak psychologicznie jest niezwykle ciekawe. Weszliśmy tutaj na, poruszył pan profesor psychologii, no, bardzo grząski grunt, co to jest świadomość. Świadomość, niektórzy twierdzą, że to jest to, co określa jednostkę ludzką. Był taki eksperyment Gardena, który niszczył lampę i niszczył ją sukcesywnie. Pytał swoich studentów, czy ta lampa, która jest niszczona, ona jest jeszcze lampą, czy już nie jest lampą. Niektórzy mówią, że człowiek to jest pewna świadomość. Tylko co to jest świadomość? I tutaj pytanie do pana profesora. Mamy przykłady świadomości, która nie jest świadomością taką codzienną, potoczną, zdefiniowaną jako poczucie sprawstwa. Mamy świadomość na przykład mistyczną. Buddysta wypowiedział o zupełnie innym rodzaju świadomości. I jeżeli posługujemy się pojęciem świadomości, staramy się go wyjaśnić w kontekście wolnej woli, to raczej w przypadku pana psychologa wydaje mi się, że pan mówi o poczuciu sprawstwa. Natomiast nie o poczuciu świadomości w sensie jakiejś kategorialnej. Ja znowu wejdę na tę swoją działkę najpierw, a później będę próbował odpowiedzieć na pana pytanie. To nie jest dobre, trzeba teraz powiem, ale tak się często robi. Jest taka książka Krzysztofa Kocha, przetłumaczona na język polski, Neurobiologia na tropie świadomości. I to mnie to interesuje z tego punktu widzenia. Czy ja mogę za pomocą badań takich czy innych, z zakresu szeroko rozumianych neuronauk, bo Krzysztof Koch to jest neuronaukowiec, współpracował z wybitnymi, z najlepszymi, z laureatami Nagrody Nobla. I teraz to sobie, i on próbuje właśnie to co my nazywamy świadomością potocznie, prawda, określić, szukając je jakbyś to od dołu, czyli tego neuronalnego podłoża, w którym miejscu ewentualnie w naszym systemie nerwowym, jakie połączenia mogą odpowiadać za to, że ja jestem świadomy. Klasycznie tę definicję świadomości, to, którą ja rozumiem, definiuje się tak na bardzo prymitywnym sposobie na takie dwa, na tak zwaną świadomość dostępu i świadomość zjawiska. Świadomość dostępu to jest taka, że ja w tej chwili wiem, że ja tutaj jestem, prawda, że Państwo tutaj są, ja odpowiadam na Pana pytania bardziej lub mniej udolnie. Świadomość zjawiskowa, natomiast to jest ta świadomość, którą ja mam o samym sobie, czyli ja wiem, że ja jestem ja. Ja mam jakieś doznania, odczucia tego, że ja jestem sobą, prawda? I teraz chodzi o to, czy bo to tę świadomość, tą pierwszą, ja mogę stosunkowo prosto, znaczy mówię, tu nie ma nic prostego, ale tak mówię, stosunkowo prosto jakoś zoperacjonalizować, co chce pan doktor. No bo robię wtedy te doświadczenia Libeta, robię wtedy jakieś tam takie czy inne testy, czy jestem świadomy, czy nie jestem, czy tam już był przedświadomy, czy tak. Natomiast bardzo trudno jest uchwycić tę drugą, tak zwany trudny problem świadomości, czy tę świadomość subiektywną nazwamy. Że tylko ja mam do siebie dostęp, że tylko ja wiem, jak to jest być mną. Ja nigdy nie będę wiedział, jak to jest być panem. Z tej prostej racji, że po prostu jesteśmy dużo nas dzieli. Mimo, że wiele rzeczy mamy wspólnych. Mamy system nerwowy, podobnie nasze neurony odpalają i tak dalej, i tak dalej. I teraz problem, przed którym stoimy, jeżeli uprawiamy taką naukę interdyscyplinarną, jak ja to próbuję Państwu sprzedać, jest taka.
czy ja za pomocą tych metod trzecioosobowych mogę się włamać do tego systemu pierwszoosobowego, do tego niego doznaniowego, do tego do tej świadomości rozumianej na sposób taki, że właśnie jak się to często nazywa, to tak zwane jakości doznaniowe, prawda? Czy ta jakość doznaniowa może być... Odpowiedź na Pana pytanie krótka. Rozdzielam dwa rodzaje, w literaturze dwa rodzaje świadomości. Uważam, że ta pierwsza, co ta dostępu jest jakoś łatwiej do zoperacjonalizowania. Ta świadomość doznaniowa, czyli ta taka podstawowa, tworząca mnie jako mnie, ja jako ja i tak dalej, dostępu jest bardzo trudna. Ja uważam, że do tej świadomości nam się na pewno może nie uda, jakby to powiedzieć, dotrzeć. I że to tworzy ten, to, co tutaj było odpowiedzią, to troszkę to, co nazywam tą jaźnią taką, powiedzmy, zjawiskową. To w filozofii rozważamy wszelkie problemy tzw. qualiów, czyli po prostu jednostek doznaniowych. No, tylko tyle, ale nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś, czy to o to Panu mniej więcej chodziło. Ja rozumiem, że bardzo trudno rozmawiać się. Rozumiem, że bardzo trudno rozmawiać się o rzeczach świadomości zjawiskowej, no bo ta świadomość, którą bada psychologia na przykład, to jest zupełnie inny rodzaj świadomości i wydaje mi się, przynajmniej tak ja interpretuję Kardeziusza, że świadomość tak naprawdę to jest raczej uczuciem. Z reguły Kardeziusza interpretuje się, myślę, więc jestem. Można by popatrzeć na niego jako mam świadomość pewnego odczucia, więc jestem. Mam świadomość pewnego odczucia, jest pojęciem jakościowym. Nie można go mierzyć. W związku z tym, jeżeli mówimy o mierzeniu świadomości w sytuacji określenia świadomości w kategoriach filozoficznych, to tego zbadać po prostu nie można, bo nie można zbadać jakości. Nie można, nie, to są raczej czysto takie subiektywne rzeczy. Ja może sobie pozwolę tylko ten sceptycyzm trochę zredukować, bo ja prowadzę laboratorium, które się nazywa Laboratorium Badania Świadomości. Sugeruję, że próbuję. Wytłumaczę się też z pojęcia użycia terminu świadomość w kontekście sprawstwa. Ja oczywiście go używałem w tym kontekście w ujęciu dostępowym, to znaczy w pytaniu, na ile mam dostęp do tego, że no, mam poczucie sprawstwa, bo nie mam dostępu do tej informacji, ona mimo to wpływa na moje zachowanie. No? Natomiast zupełnie innym pytaniem jest to, czy my w ogóle badamy ten składnik subiektywny, czy go nie badamy. Rzeczywiście pan profesor wyszedł od tej książki Kocha, no, ale tamtego czasu trochę minęło, mi się cały czas próbuję jakieś zajmować. W kontekście dyskusji, starając się nie rozwijać sprawy za długo, żebym tutaj nie przegadał całego wieczoru na ten temat, bo to mój konik, to jakby pierwsza kwestia dotyczy pytania, na ile możemy powiedzieć, że jakiś organizm jest albo nie jest świadomy. I to jest rzecz, która oczywiście jest bardzo intensywnie dyskutowana, zresztą nie tylko w kontekście dostępu w ogóle do informacji, ale też na przykład w kwestii różnicy między stanem świadomości a treścią świadomości, prawda? No bo jeśli mówimy o tym, że czy ktoś w ogóle jest świadomy, no to zazwyczaj chodzi nam też o te poziomy dużo wcześniejsze, które są powiązane w ogóle z przytomnością i tak dalej. Natomiast no, od jakichś no, mniej więcej 20 lat jest taka cała działka, która się zajmuje naukowymi badaniami świadomości, i w ramach tych badań no, staramy się, że również w różny sposób operacjonalizować ten aspekt subiektywny. I on jest bardzo różny od operacjonalizowania. Najprostsza operacjonalizacja, którą można sobie wymyślić, jest taka, że jak już przekroczymy próg tego, że jednostka jest świadoma albo nie, to potem są jakieś różne poziomy tego, jak bardzo jest świadoma. To jest daleko jeszcze od tego, co chcielibyśmy badać w kontekście qualiów, dlatego, że nie mamy tutaj składnika jakościowego jako takiego.
Ale pokazuje nam to zróżnicowanie doświadczenia poza tą prostą barierę pomiędzy tym, że ktoś jest świadomy albo nie jest świadomy. Natomiast no, odwołał się pan do tego Ingardena, w związku z tym do ten wątek fenomenologii i redukcji fenomenologicznej tutaj rzeczywiście jest obecny i on tak naprawdę nie zakończył się wtedy, kiedy fenomenologia no, miała ten swój moment popularności. I dzisiaj fenomenologia chyba bardziej popularna jest jako metoda badawcza tak naprawdę. Jest w psychologii cała rozwijający się no, badań jakościowych dotyczące no, właśnie analizy subiektywnego doświadczenia. Osób, które no, raportują na temat no, różnych rzeczy, no, możemy na temat szczegółów oczywiście porozumieć potem. No i w ramach tych badań próbuje się właśnie badać ten element jakościowy, to znaczy stara się pokazywać, czym się różni już doświadczenie różnych osób, które podlegają wywiadowi, prawda? Jakby różnica, czy jakby problem dotyczy tylko i wyłącznie precyzji metody, a nie odpowiedzi na pytanie, czy się w ogóle da, tak przynajmniej nam się wydaje i dlatego próbujemy to badać. Problemy świadomości były zawsze i wolnej woli były polem sporów między naturalizmem i supernaturalizmem. W ciągu tej godziny naszej rozmowy, dyskusji te zagadnienia się nie pojawiły. Może dlatego, że nie mam przedstawiciela, który by reprezentował to oficjalnie filozofię. I moje pytanie jest takie, czy zarysowała się obecnie tak wyraźna przewaga naturalizmu, że o supernaturalizmie się nie wspomina, no czy tak pobiegła nasza dyskusja i należałoby jeszcze dodać jakieś uwagi na ten temat. Tak, ma pan rację. Dzisiaj to pojęcie naturalistyczne zdominowało wyraźnie. I tutaj, jakby to powiedzieć, cały czas ta dyskusja wokół tego się toczy. Jeżeli dojdziemy do tego, to uwzględnimy jeszcze ten supernaturalizm, prawda? No to tym bardziej nam się skomplikuje ta sytuacja, o której ja wyszedłem, a tutaj też pan doktor, pan profesor wspomina, mianowicie tego empirycznego podejścia do tego zagadnienia, prawda? Nie? Czyli tutaj rzeczywiście tak, to jest tutaj, idziemy w tym kierunku, ja będę powiedzieć, ja idę w tym kierunku, bo tutaj za siebie mówię, że po prostu w jaki sposób mogę ja wchodząc od samego mojego początku, ten potoczny rozumienie mnie jako mnie, osoby i tak dalej, przenieść albo zachować w tym rozszerzającym się, potęgującym, naturalistycznym, redukcjonistycznym obrazie świata. A bo dzisiaj jest tak często, że jak się poda, że to nauka w sensie science pokazała, że nie ma ja, bo wszystko jest tylko odpalaniem neuronów z częstotliwością 40 Hz, to wtedy ktoś mówi, a to jest ktoś, kto tam zmierzył, ktoś to tam zbadał, ktoś to wie i są takie teorie, prawda? Więc tutaj ja próbuję troszkę, by powiedzieć, poluzować ten argument i pokazać jeszcze jego słabe strony. Ja powiem przewrotnie, ale to dlatego, że psychologowie zawsze jak się mi zadaje pytanie, jak jest, to odpowiadają, to zależy. Więc tutaj też trochę to zależy, to znaczy z perspektywy empirycznej materializm jest jedynym, co mamy, żebyśmy byli w stanie zaplanować eksperyment, który by nam powiedział cokolwiek na temat neurokorelatów świadomości, czy wolnej woli, czy procesów poznawczych, które miałyby być za te procesy odpowiedzialne. No ale znowu w kontekście tego, od czego zacząłem. No, psychologia nie zajmuje się rozstrzyganiem sporów metafizycznych. No i nie wiemy, czy to jest wszystko, co wyjaśnia świadomość, prawda? Czy dlatego i wyłącznie mówimy, że mamy pewien zestaw zmiennych, które są w stanie pokazywać, w jaki sposób możemy na subiektywne doświadczenie wpływać. I tyle. To jest aż tyle, albo tylko tyle. Ja myślę, że jakby status metafizyczny zjawisk no nie jest naszym, czy określenie statusu metafizycznego znań nie jest naszym zadaniem po prostu. My staramy się badać zmienne, które na doświadczenie, czy na poczucie wolnej woli, czy na poczucie posiadania je wpływają. Ja też bym chciała się troszkę odnieść do tego aspektu metafizycznego i ewentualnie jakiegoś duchowego, niematerialistycznego, z tego kontekstu, że jeżeli ten, powiedzmy, aspekt metafizyczny w żaden sposób nie wpływa na ten świat, powiedzmy, fizyczny, to czy on w takim razie ma znaczenie? Bo jeżeli nie wpływa w żaden sposób, no to i nie oddziałuje w żaden sposób, czy to na poczucie własnego ja, czy na poczucie sprawstwa wolnej woli, jakkolwiek byśmy
od której strony byśmy tego nie ujęli, to po prostu nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli wpływa na świat materialny, to możemy również i metodami empirycznymi w pewien sposób go badać i ewentualnie możemy się tym zajmować. Aczkolwiek w tym przypadku no, nie mamy dowodów, które by świadczyły, że ten świat materialny jakoś na to oddziałuje, więc też nie możemy tego badać. Ale też, skoro nie oddziałuje, czy ma znaczenie, to taka może pytanie, przemyślenie. Pytanie do nas. Więc ja powiem tak od razu, jak ja to wszystko widzę. Więc tak, że za pomocą żadnych badań empirycznych nie obalimy żadnej teorii filozoficznej. Prawda? Możemy powiedzieć, ok, ta teoria filozoficzna bardziej odpowiada temu typowi badań. Ale ja nie obalę teorii metafizycznej, ja czy Kartezjusza, prawda, czy jakiś tak, za pomocą eksperymentów, które tutaj pan doktor, pan profesor przeprowadzi, czyli ja przeczytam o nich w literaturze. Czyli to jest jedna rzecz. Nie? Ale jest pytanie takie, czy to, że to kwestia metafizyki tutaj, to jest istotne pytanie dzisiaj. Ja uważam, że metafizyka w tym sensie jest nadal ważna, już pomijając te wszystkie, czy ona jest podstawą wszystkich nauk, czy tam czym, że ona porządkuje nasze myślenie. Ona porządkuje nasze, jakby to powiedzieć, naszą argumentację. My po prostu za pomocą tych jasno postawionych również pytań metafizycznych potrafimy w taki czy inny sposób przybliżyć się do rzeczywistości. Czyli ja nie umiem w tej chwili odpowiedzieć z empirycznego punktu widzenia, czy osoba jest, czy jej nie ma. Ale ja mogę natomiast, jeżeli ja widzę z teorii filozoficznej, pokazać, jakie wielkie znaczenie ma pojęcie osoby, jasno mniej więcej lub mniej jasno zdefiniowane, do tego, co rozumiem właśnie tego połączenia tych dwóch obrazów świata, mojego funkcjonowania w świecie, mojego rozumienia świata i tak dalej. Czyli, że metafizyka, nie rozumiejąc metafizyki jako ontologii, że tego, co nam mówi, co jest u podstaw świata, bo to kiedyś metafizykę redukowano do ontologii. Powiedziano, okej, metafizyka to jest ilustracja pierwsza, bo mówi nam byt to jest byt i to byt to jest to właśnie to, co jest wszędzie i takie substancje i tak dalej. Czy po prostu zostawiając troszkę na boku tę koncepcję metafizyki, nie mówiąc, że ona jest taka czy inna, ale do tego mojego naukowego obrazu, prawda, który ja próbuję tutaj jakby zgrać, ta metafizyka jest te pytania są istotne. Znaczy jak nie eliminuje, prawda, tylko po prostu próbuję pokazać również, gdzie są jakby to powiedzieć, jak daleko ja mogę dojść z tymi pytaniami, prawda? Bo mogę zrobić coś takiego, że jeśli się scjentystyczny dla świata tutaj zaprezentował, wiadomo, że tylko to, co mówi nauka, jest jako byt. Prawda? I teraz prowadzi, teraz która nauka? No powiedzmy, że nie był grafie, bo Wisły nie ma, prawda, bo tam domów nie ma, ale są jakieś tam ten i dojdę jakieś potęguje. Ale to się tak zmienia, no, to się tak, jakby to powiedzieć, sami wiemy, jak te doszły nauki, także po prostu też na tym, ja tylko mogę się uprzeć na teorii naukowej. I te byty, w tym naukowym obrazie świata są najczęściej byty postulowane przez pewną teorię. Jak nie mam tych teorii, to ja jestem zgubiony, prawda? I teraz pytanie takie, czy ja te potoczne teorie mogę w jakiś sposób skorelować z teoriami, które są... Czy to są w ogóle teorie? Pierwsza rzecz, tym potoczne, czy to jest coś więcej? Jeżeli powiem, że to jest coś więcej, że to wtedy już prowadzam jakąś, nawet nieświadomie, jakiś typ metafizyki. Ja mogę dodać do tego tyle, że my jako psychologowie mamy dużo zabawek, które możemy używać do badania, zmienne, które nas interesują i one oczywiście dają nam dużo możliwości, ale dają nam też pewne ograniczenia. Ograniczenie podstawowe jest takie, że nie jesteśmy w stanie badać niczego, czego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. No i to jakby jest trochę odpowiedź od razu na wszelkie dyskusje dotyczące tego, na ile nasze modele wyjaśniają wpływ zmiennych, które wychodzą poza tym naturalistyczną ze świata. Bo te zmienne oczywiście mogą być, one mogą mieć wpływ, mogą nie mieć wpływu, nie ma żadnego sposobu, żeby to sprawdzić. I tutaj jakby cały problem drzemie. No nie? Jeszcze myślę odwrotem tego, co profesor Bremer mówił na temat tej wzajemnej tego, czy psychologia może obalić teorię filozoficzną. Oczywiście nie może. Nie? Chociaż to trochę jest tak, że może dostarczać paliwa dla teorii filozoficznej. Prawda? Więc myślę, że to w tym sensie może kształtować jakieś nurty dotyczące tego, że aktualnie filozofia jest popularna. Myślę, że jest bardzo dużo takich ujęć filozoficznych, które się zaczęły rozwijać ostatnio. Dzięki temu, że pojawiają się dowody empiryczne, które są z tymi teoriami zgodne. No nie bez kozery teoria wiązków została zaproponowana w wieku XVII,
Potem mieliśmy długo, długo przerwę, no, no i tak naprawdę ostatnio, dopiero wiem, że było ostatnie z 20 lat, że te wyniki empiryczne, które się pojawiają, zaczęły znowu być z nią zgodne. I sobie wszyscy o niej przypomnieli. Przy okazji sobie jeszcze przypomnieli, że ona jest dosyć zgodna w ogóle ze wschodnimi ujęciami świadomości, a co to też tutaj jakby padło w kontekście tych świadomości mnichów. To jest swoją drogą dosyć interesujące. Zresztą podobno jak wieść niesie, Hume się też inspirował filozofią wschodu, co tutaj też nie jest bez znaczenia. Natomiast no, ja chciałem też powiedzieć, że jest oczywiście inspiracja drugokierunkowa i ja myślę, że ona jest jeszcze taką bardziej interesująca. To znaczy to, co psychologowie bardzo często robią, to robią badania bez głębszego namysłu filozoficznego. Prawda? To znaczy to, co filozofia nam daje, to daje nam pewne propozycje na temat zmiennych, co do których możemy szukać pomiaru. I teraz, jeżeli mamy teorię, która wychodzi po zajęcie materialistyczne, prawda, no to ona postuluje możliwy wpływ zmiennych, prawda, i możemy teraz spróbować je jakoś łapać. Prawda. Oczywiście nie mam w tym momencie pomysłu, w jaki sposób to można byłoby zrobić, ale jestem sobie w stanie wyobrazić eksperyment, który pokazuje mi, że moje manipulacje nie wyjaśniają wszystkiego. I teraz to znowu w kontekście statusu metafizycznego tego, o czym mówimy. Dopóki ja jestem sobie w stanie wyobrazić taki eksperyment, to ja nie dostarczam żadnego dowodu na to, że jest albo tak, albo inaczej. Prawda? Znaczy, że mamy tylko metafizyczne wyjaśnienie świadomości, albo tylko materialistyczne wyjaśnienie wolnego. Ja mam pytanie takie osobiste do panów, do pana profesora filozofii. Mianowicie, jakie jest pana zdanie na temat wolnej woli? To znaczy, czy wolna wola przy założeniach, czy definiowana w sposób filozoficzny istnieje? Czy człowiek, pytanie, możemy sobie wyobrazić model deterministyczny. Jeżeli jest model deterministyczny, w takim razie wolna wola w zasadzie nie jest sprawstwo. Ja uruchamiam pierwszą przyczynę, ale jednocześnie my też zostaliśmy uruchomieni, jesteśmy bytem czasowym. Więc praktycznie rzecz biorąc, determinizm eliminuje wolną wolę. Wyobraźmy sobie sytuację człowieka wierzącego. Mamy w zasadzie tutaj wybór tylko między posłuszeństwem i nieposłuszeństwem wobec zasad wiary. Więc w gruncie rzeczy wolna wola też nie istnieje. I teraz pytanie, jakie jest pana wrażenie filozoficzne, jaki jest pana nastrój odnośnie pojęcia wolnej woli. I teraz pytanie do pana psychologa. Panie profesorze, czy nie ma pan czasami wrażenia, że badając takie zależności ilościowe, starając się to wymierzyć, bada pan tak naprawdę pewną sferę, ja nie powiem patologii, ale powiedzmy tego, co Heidegger nazwał sferą się. Człowiek się ubiera, człowiek udaje się na zakupy, człowiek udaje się do kościoła, człowiek funkcjonuje w pewnych ramach i jednocześnie człowiek bardzo rzadko bywa, ma świadomość tego, że jest sobą, że rzeczywiście ma poczucie sprawstwa wobec własnego życia. Tutaj w zasadzie to pytanie jest pytaniem nawiązaniem do psychologii humanistycznej, przede wszystkim do Maslowa. Kiedy człowiek i czy nie ma pan poczucia tego, że nie bada pan tego spełnienia człowieczeństwa, że jest taki prawdziwy eksperyment, spotkanie człowieka, który rzeczywiście się realizuje w życiu. Bo pan bada w zasadzie impulsy, przynajmniej, przepraszam za taki ton, ale
po prostu to jest tą laika, ja psychologii nie znam. Badamy impulsy, nie badamy istoty sprawy. Wolna wola to jest coś więcej niż zamawianie w restauracji bewsztyka czy kotleta schabowego. Oczywiście możemy to zrobić, ja wiem co chcę. Natomiast wolna wola chyba dotyczy sensu. I tyle. To kwestia badania jakościowego. Bardzo byłbym ciekaw, w jaki sposób Państwo badacie na przykład jakościowe cechy świadomości. Więc ja jestem kompatybilistą. To Pan używa takich terminów, no tak powiedzieć, filozoficznych, więc tak. Jestem kompatybilistą, używam, że wolna wola jest. Kompatybilizm to jest tak zwany słaby determinizm. Słaby determinizm dzisiaj mało kto jest mocnym deterministą, bo to jest ta koncepcja Laplace'a, że jeżeli ja znam stan początkowy świata, znam prawa natury, to przewidzę, jakie są konsekwencje. Więc tego dziś mało kto, powiedzmy tam fizyka kwantowa i tak dalej, dużo stawia pod takim zapytania, nie ma takiego demona Laplace'a. Jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie, Pan wspomniał, człowiek wierzący, tak? Człowiek wierzący, jeżeli by nie było wolnej woli i tak dalej, to wiele rzeczy, które rozumiemy w kwestiach wiary, musielibyśmy na nowo zdefiniować. Prawda? Na przykład poczucie grzechu, poczucie wiary, tutaj jest poczucie sprawiedliwości i tak dalej, tutaj bardzo dużo rzeczy się pojawia. Czyli nie jestem fatalistą, czy takim, że powiedzmy jest jakieś fatum, które nad nami stoi, to fatum zamiast tych praw natury, tu miałbym tylko prawa natury u Laplace'a, tutaj miałbym jakieś fatum, które mnie pilnuje, prawda, i tak dalej. Czyli moja odpowiedź jest taka, że po prostu wolna wola jest i to próbowałem tutaj cały czas jakoś pokazać, jak ją przenieść tylko do tego naukowego obrazu świata. Bo mówiąc o tym potocznym obrazie świata, właśnie cały czas taką osobę przedstawiałem, która właśnie jest wolna, podejmuje decyzję, ma poczucie sprawstwa, z tymi wszystkimi ograniczeniami. Tylko, że ja mogę te ograniczenia w taki czy inny sposób jakoś opisać, a próbować je wyjaśnić. Po pierwsze, cieszę się, że nie dostałem pytania pana profesora. Bo jak mówiłem na początku, nie wiem, co to jest wolna wola i to mi coraz mniej. Natomiast jeżeli odpowiadając na pytanie dotyczące impulsów, no oczywiście my się staramy jednak badać to pole na trochę wyższym poziomie złożoności. I dlatego ja podkreślałem, krytykując jakby tą interpretatywność wyników dotyczących eksperymentów Libeta albo eksperymentów nad poczuciem sprawstwa w kontekście wolnej woli, żeby pokazać, że tam nie mamy właściwie sposobu badania tego, o co chodzi. Natomiast no, na szczęście zadał Pan pytanie dla mnie na szczęście o ten kontekst, w jaki sposób badamy to w kontekście świadomości samej sobie. No i tutaj na szczęście już mogę opowiedzieć coś, co mam nadzieję będzie zdecydowanie bardziej przekonujące. Na przykład ostatnio zajmujemy się badaniami czegoś takiego, co się nazywa substytucją sensoryczną. Teraz substytucja sensoryczna to jest taki proces, który opisujemy, w którym opisujemy wykorzystywanie urządzeń, które zostały zaproponowane w ogóle w latach 60. w celach rehabilitacji osób niewidomych. Teraz idea takiego urządzenia polega na tym, że jeżeli mamy osobę niewidomą, to dobrze byłoby jej dostarczyć w jakiś sposób informacje na temat środowiska zewnętrznego, po to, żeby no, mogła się poruszyć w środowisku no, w miarę łatwy sposób. No i teraz zostało zaproponowane wiele urządzeń, no, nie mamy tutaj jeszcze czasu, żeby wchodzić w szczegóły, które no, za pomocą jakichś prostych systemów i algorytmów komputerowych przekładają informację, która no, docelowo, na standardowo jest wizualna, na informację dostępną czy odczytywaną za pomocą innego zmysłu. Czyli mamy informacje na temat na przykład odległości, kształtu, koloru i innych własności, które zazwyczaj doświadczamy za pomocą wzroku, które są nam przekazywane za pomocą zmysłów, które osoba niewidoma ma sprawę, czyli słuchu, dotyku najczęściej. Taki najbardziej standardowy system to jest urządzenie, w ramach którego przekładamy, też najstarsze, to jest urządzenie, które się nazywa BrainPort, też to jedyne, które jest komercjonalizowane i sprzedawane rzeczywiście w tym momencie na rynku. Wygląda tak, że prezentujemy obraz z kamery. Ten obraz z kamery jest przez algorytm redukowany do bardzo niskorozdzielczościowego obrazu, to znaczy to jest 20x20 pikseli, czyli 400 pikseli może na płytce. I teraz te 400 pikseli no, pozwalają reprezentować informacje na temat jasności obrazu. Tak, czyli jesteśmy w stanie pokazywać całkiem złożone obiekty za pomocą takiego urządzenia. No i teraz te obiekty są prezentowane
No w tym momencie za pomocą płytki, którą umieszczamy osobie badanej na języku, tak? Język ma sobie, że sobie rozdzielczość przestrzenną, no więc można, rzeczywiście czują Państwo jakby na przykład kształty na języku albo coś z tym. No i teraz to, co się obserwuje w ramach badań neurobiologicznych z wykorzystaniem tego typu urządzeń, też czytaniem alfabetu Braille'a, no i jeszcze wielu innych rzeczy, pokazuje, że w ramach treningu z wykorzystaniem tego typu urządzeń zaczynamy obserwować coraz bardziej wyrazistą aktywację rejonów mózgu, które klasycznie wiążemy funkcjonalnie z wzrokiem. Czyli osoby badane zaczynają, w sensie ich aktywacja neuronalna wygląda tak, jakby widziały, prawda? No mimo tego, że informacja nie jest im w ogóle dostarczana za pomocą wzroku, tylko za pomocą innego zmysłu. Prawda? Więc pojawia się takie pytanie, no z jednej strony oczywiście to możemy to interpretować w kategoriach plastyczności neuronalnej, to znaczy możemy powiedzieć, że po prostu no, nieużywane funkcje mózgu przyjmują funkcje, które no, nie mogą sobie poradzić rejony mózgu klasycznie zaangażowane w przetwarzanie informacji słuchowej albo dotykowej. No ale no, może być też tak, że no, możemy zinterpretować te wyniki jako dowód tego, że te osoby badane zaczynają mieć takie quasi wizualne doświadczenie. No? I teraz mam pytanie. I to jest pytanie bardzo jednoznaczne i dotyczące ewidentnie jakościowej charakterystyki doświadczenia, bo to nie jest pytanie, czy osoby no, doświadczają tej informacji, czy nie. No bo my, po pierwsze wiemy, że doświadczają, no bo mamy aktywację neuronalną odpowiadającą prezentacji bodźców, a mamy również wyniki behawioralne, które pokazują, że osoby badane są w stanie rozpoznawać na przykład bodźce, które prezentujemy, ale nie wiemy, jak to jest doświadczać tej substytucji sensorycznej. I to jest kontekst, w którym no, staramy się osoby badane no, w różny sposób pytać. No i oczywiście mamy bardzo zróżnicowane metody, no bo musimy z jednej strony sprawdzać, czy oni no, postrzegają te bodźce w taki sposób, jaki powinni je postrzegać, no ale z drugiej strony pytamy ich o ich odczucia dotyczące tej percepcji, o podobieństwo do różnych zmysłów. No staramy się to badać przede wszystkim na osobach widzących, tak żeby można było to podobieństwo do różnych zmysłów oznaczać. Pytamy ich o analogii, o doświadczenia, czyli no, staramy się badać ten aspekt subiektywny. Ja, przepraszam, to przydługi opis, ale to jest trochę obrona psychologii, żeby Państwu pokazać, że myśmy już dosyć dawno temu wyszli poza badanie odruchu, prawda, czyli pokazywania, że system może przetwarzać informacje wtedy, kiedy jest nieświadom. To robiliśmy w latach tam 70-tych, 80-tych. Trochę żeśmy się od tego czasu na szczęście nauczyli. Zabawki nam się też trochę zrobiły bardziej wyrafinowane. Więc to, co teraz próbujemy robić, to staramy się no, właśnie atakować te problemy, które no, tutaj profesor nazwał trudnymi problemami. I to wydaje mi się, że warto zaznaczyć. No mam nadzieję, że kiedyś znajdziemy podobny sposób zmierzenia się z problemem wolnej woli, ale na razie go nie mamy. Dlatego tak na początku z ostrożnością się o tym opowiadałem. Dwa słowa dodam do tego, co Pan mówił. Jest tak, znowu eksperyment myślowy, ale konkretne pytanie, które Moliné zadał Locke'owi, tutaj padło to pytanie o ten Locke i tak dalej. Czy osoba, która jest niewidoma i zna, potrafi rozróżnić kształt za pomocą dotyku kuli od kształtu walca, czyli po prostu ona dotyka, to idzie. Nagle odzyskała wzrok i czy potrafi teraz na podstawie wzroku powiedzieć, co było kulą, a co było walcem? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie znalazłem przynajmniej na to pytanie. To jest też transpozycja jednego zmysłu na drugi zmysł, prawda? Tutaj dotyku, konkretnie na wzrok. Czy stare pytania filozoficzne tutaj pan profesor umie już dzisiaj, albo zbliża się do nich za pomocą odpowiedniej aparatury, dokonino takiej aparatury. To takie filozoficzne pytanie do psychologa. Skoro mówimy o poziomach świadomości, jaki jest minimalny poziom świadomości do wystąpienia zjawiska wolnej woli? Albo krócej, czy które zwierzęta mają wolną wolę? Strasznie trudne pytanie. A jakie proste. No więc pewnie, jak każdy psycholog odpowiem, zależy od definicji wolnej woli, którą przyjmiemy, tego, czy ta wolna wola, która nas interesuje, musi być świadoma. Czy chodzi nam o świadomość konsekwencji, które dokonujemy, prawda? No i też na ile ta świadomość miała być uzależniona od świadomości ja. No.
Najłatwiej mi odpowiedzieć na to ostatnie, więc jeżeli byśmy mieli definiować granice tego, kiedy możemy powiedzieć, że jakiś organizm, czy jakieś zwierzę, że no, posiada świadomość ja, w takim sensie, który jest w jakikolwiek sposób interpretowalny, no to no, na to mamy testy, prawda? To znaczy są testy porównawcze, które starają się pokazywać no, świadomość, no, w sensie ja jako jednostki odrębnej od środowiska, w kontekście porównawczym. No i tutaj ten wspomniany test lustra jest do tego przede wszystkim wykorzystywany, chociaż też bardzo intensywnie krytykowany. Wykorzystywany no, dlatego, że jego wyniki standardowe są zgodne z takim naszym odczuciem, z takim odczuciem intuicyjnym na temat tego, gdzie tą granicę należałoby budować. To znaczy prymaty sobie radzą z tym zadaniem całkiem dobrze. A w dół to się już przestaje robić takie rzeczy oczywiste, prawda? To znaczy na przykład psy i koty ku nieszczęściu wszystkich posiadaczy psów i kotów nie są świadome percepcyjnie w tym sensie. A naprawdę niestety polega na tym, że są niestety takie dosyć problematyczne wyjątki, to znaczy na przykład sroki sobie z tym testem radzą bardzo dobrze. A dobrze sobie z tym radzą również mrówki, o dziwo. I to jest. Ale w grupie. Pojedyncze. No, właściwie to pojedynczo, tak? To znaczy w sensie rozpoznawania, no, ten eksperyment, który no, oczywiście był robiony w takich warunkach dosyć minimalnych, prawda? Natomiast no, mrówka z założenia reagowała na obraz, że tak, ten test generalnie polega na tym, że się w takiej wersji, która jest w jakikolwiek sposób interpretowalna, że nie tylko się przedstawia, że obiekt przed lustrem, tylko się na dodatek daje jakiś marker, który miałby być traktowany albo jako coś, co się pojawia na mnie, albo coś, co się pojawia na obiekcie, który nie jest mną. No i teraz to, co sprawdzamy, to sprawdzamy zachowanie. No i teraz to zachowanie interpretujemy jako rozpoznawanie w lustrze obiektu jako siebie, albo rozpoznawanie obiektu jako no, innego agenta, tak jakbyśmy to powiedzieli w takim ujęciu kognitywnym. No i teraz ten test kropki tak zwany, no to jest test, który, w ramach którego możemy no właśnie obserwować, że na przykład małpy ścierają sobie z policzka kropkę, albo sroki próbują w jakiś sposób zrzeczeć kropkę, która się pojawia na ich szyi. No i właśnie to dokładnie w analogicznej wersji zaobserwowano, że mrówki również próbują ścierać duży marker, który się na nich pojawia. No, to jest jedno badanie, dosyć mocno krytykowane, opublikowane w kiepskim czasopiśmie, to należy od razu powiedzieć, ale przez bardzo dobry zespół badawczy. To jest też taki wątek kontrowersyjny. Ja się nie znam na mrówkach, w związku z tym podaję tylko to jako przykład, że sugerujący, że to nie jest takie do końca oczywiste. Więc no, odpowiedź wtedy była łatwa. To znaczy, jeżeli byśmy przyjęli, że prymaty są pod granicą, to dalej nas to specjalnie nie byłoby specjalnie do nas dziwne, dlatego że mamy też dane eksperymentalne, liczne, które pokazują, że prymaty dobrze sobie radzą z zadaniami metapoznawczymi. Na przykład z oceną pewności decyzji. Tak? Jest bardzo dużo badań, w ramach których się testuje pewność decyzji prymatów za pomocą zazwyczaj obstawiania jakimś jedzeniem na przykład. Prawda? A się okazuje, że prymaty sobie z tym radzą całkiem dobrze. Tam zresztą są jakieś dowody dotyczące protozdolności werbalnej, czyli jakby tam można byłoby się spodziewać, że te dowody byłyby spójne. Natomiast no, wszędzie niżej te dowody się już robią bardzo problematyczne, więc jakbym miał dzisiaj odpowiadać, to taka byłaby odpowiedź. Małpy mały. Tak, ale tylko prymaty. Tak, czyli na czerw. Tak, na czerw. Dzień dobry, Adrian Zabotman. Ja chciałam tak trochę zawrócić nas do początku dyskusji, może wbrew jej tokowi, ale chciałabym się odnieść też do tego, może to będzie bardziej pytanie do profesora Bremera niż do profesora Wierzchonia, do ujęcia bardziej humanistycznego i takiego egzystencjalnego wolnej woli, bardziej w ujęciu właśnie Roloneya, tego sprawstwa. Nie zawsze mamy sprawstwo i nie zawsze, a czasami odczuwamy wolną wolę, to znaczy jeżeli ktoś, prosty przykład, jest skazany za niewinność, jak to się mówi, i on wie, że jest niewinny, ma wewnętrzny wybór poddać się tej karze, bądź nie poddać. Tak jak w jakikolwiek sposób pogodzenia się z tym lub nie. I jakby mógł się pan do tego odnieść, albo też profesor Wierzchoń, jeżeli oczywiście jakoś to można przejść na grunt twardej nauki, powiedzmy. To znaczy się, mamy takie przykłady z historii filozofii, prawda? I z takich przykładów odstoi. Opowiastka.
Furmanka jedzie, dwa psy są przywiązane do tej furmanki. Drugi biegnie zgodnie z biegiem tych koni i nic mu się specjalnego nie dzieje. Ten pierwszy stawia opór, nie opiera się i tak dalej, i tak dalej. Nie powiedzmy takie dobrze, dopasuj się do tej rzeczywistości, która jest. Jesteś teraz niewinny, jesteś ten, nie rozważasz tego za tam, jakby to powiedzieć, że to w jakiś taki czy inny sposób nie zaburza to twojej egzystencji, twojego bycia. Zgadza się z tą sytuacją, która jest i po prostu z stoickim spokojem to wszystko przyjmuje. Znaczy, to jest taka klasyczna taka odpowiedź na ten. To, co ja tutaj próbowałem zrobić, to jest to, że no my musimy to jakoś, to słowo z operacjonalnego już teraz tutaj padło, że po prostu no, nie umiem tych wszystkich dronomania, czy po prostu tych wszystkich innych rzeczy ująć w tym kontekście. Oczywiście ja mogę wprowadzić bardzo dużo rzeczy. Ja mogę na przykład powiedzieć taką egzystencjalną tutaj, prawda? Ja mogę tutaj wprowadzić jakąś filozofię dialogu, prawda, gdzie ta wola i dopiero jest, dopiero ta druga osoba powoduje, że ja jestem wolny, czy dopiero ta trzecia, ten trzeci, który zakrzywia te relacje między tymi dwoma, prawda, i tak dalej. Ja mogę tutaj bardzo dużo zrobić, nie? Tylko, że to nie będzie to, do którego ja tutaj jakby do powiedzi próbowałem się odnieść, ograniczając na samym początku zakres mojego tutaj wystąpienia. Także ja się z tym zupełnie zgadzam z panią, że to, co tu padło, zdefiniować tę wolną wolę, w jaki sposób ją rozumiem. Ja ją to dość prymitywnie zdefiniowałem, pokazałem, w jaki sposób ją można do tego naukowego obrazu świata dopasować. Ale te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, że wejdziemy do takiego głębokiego, jakby to powiedzieć, bo tutaj są potężne już teorie też zrobione, prawda? One są, one bardzo dużo wyjaśniane, są bardzo odpowiadające nam często egzystencjalnie w samych pewnych sytuacjach, prawda? Bo te teorie są dość takie suche. One niewiele pomogą w życiu codziennym, tak na przykład będziemy zderzyli z jakąś taką czy inną sytuacją, to prawda, te drugie teorie są jakby to być bardziej takie ludzkie, humanistyczne, nie? Bo to tutaj to ja się zgadzam, ale to znowu jest ta kwestia tego świadomego wyboru pewnych tych. No nie wiem, czy to tak, że odpowiedź na pani pytanie, bo Lonerem się specjalnie nie zajmowałem, nie? Zajmowałem się troszkę tymi innymi, takimi na przykład Levinas, Buber i takie historie. To tu mówię coś więcej, Heidegger, nie? Ale tutaj to tyle, no nie warto. Ja się nie czuję kompetencji. Ja chciałam się właśnie odnieść troszkę do takiego zdefiniowania wolnej woli w tych warunkach koniecznych i wystarczających. A propos osoby wierzące na przykład, albo ogólnie osoby wierzące też nie tylko w jakieś bóstwo fatum, ale ogólnie w różne większe sensy istnienia i tak dalej. Takim osobom jest bardzo ciężko pogodzić się. Myślę, że nam również z tym libetowskim eksperymentem, który notabene miałby udowadniać, że tej wolnej woli nie mamy. Ja chciałabym zapytać o to, czy jest sens rozważać, a jeżeli jest, to jakie by były następstwa, implikacje tego rozważania wolnej woli w... Może przedstawię taką sytuację, gdy jesteśmy postawieni w momencie wyboru, musimy podjąć jakąś decyzję, wybrać na przykład dwie opcje. Zawsze mamy też dodatkową opcję nie zrobić nic, ale to jest tak naprawdę trzecia opcja, tak? I czy my mamy w ogóle prawo mówić, że mamy wolną wolę, gdy w momencie wyboru musimy wybrać jedną z tych trzech opcji? I czy jest sens, czy jakie są dalsze implikacje, jak państwo się na to zapatrują? To znaczy najpierw, żeby wyjaśnić, prawda? Doświadczenie, Libet chciał wykazać, że wolna wola jest. Libet był uczniem Eklesa, był dualistą i chciał wykazać, że wolna wola jest. I wykazał to za pomocą swojego libetowskiego weta. Czyli po prostu Libet mówi tak, że dobrze, nie, jest wolna wola do zatrzymania działania. Jest
w tych doświadczeniach jest taki moment, gdzie na przykład oni mówią, dobrze, podejmij decyzję, że ruszysz palcem, ostatni widz to zatrzymaj ten ruch palcem. Czyli to libetowskie veto, czyli jestem wolny do niedziałania. A mogę zatrzymać działanie. I to była ta libeta, to udowodnienie tej wolnej woli. I to właśnie to veto jest sterowane przez, jak krótko wspomniałem, tą taką koncepcję dualistyczną tego pola świadomości. A czyli, że libet, jakby to powiedzieć, on tutaj tej wolnej woli próbuje bronić za pomocą tej prymitywnie zdefiniowanej wolnej woli. Ale musimy patrzeć na doświadczenie libeta tak, że kiedy podjął ten gość tę decyzję o wolę, na przykład wtedy, gdy się zgodził na to doświadczenie, gdy poszedł do tego libeta, gdy zrozumiał, co ten libet do niego mówi, co mu powtarzał kilka razy, jak tu powiedział pan profesor, prawda? Czyli że wtedy byśmy powiedzieli potocznie, że to jest ta wolna wola. To, co libet mierzył, to jest taki bardzo, bardzo wąski jakby to jest zakres. I teraz pani pyta, jaki jest sens takich doświadczeń, tak? Tak to było pytanie tych libetowskich. No po prostu pierwsze podstawowe pytanie to jest takie, że no, mamy ten naturalistyczny, ten redukcjonistyczny, ten jakby to powiedzieć naukowy obraz, prawda? I my musimy coś z tym obrazem zrobić. No i Libet właśnie to chciał zrobić. On chciał po prostu w jakiś sposób pokazać, że jednak ta wolna wola, to działanie wyprzedza ten potencjał gotowości. Wyszło coś odwrotnego, pokazał to za pomocą tego swojego libetowskiego beta, nie? A czyli tylko tyle mogę powiedzieć, ale być może to nie zgubię jakiś wątek w pani pytaniu. Niech pani jeszcze raz powtórzy ten ostatni wątek. Zanim tutaj oddam głos panu profesorowi. Może bardziej biorąc to pod właśnie logiczną wersję, gdy mamy trzy wybory, tak? Jedną z opcji jest niezrobienie nic, co też jest wyborem. Tak. I czy tak naprawdę mamy prawo nazwać ten moment wyboru, tą decyzję wolną wolą, skoro jesteśmy zmuszeni? Rozumiem, że na opcji właśnie z tych trzech mamy wybór, ale wybranie każdej jednej jest tak jakby, jesteśmy zmuszeni do tego. No, to znaczy, jeżeli pani tak postawi problem, prawda, że mamy w ogóle to doświadczenie, działanie dobrowolne i u Huma, i u Arystotelesa polega na tym, że nie jestem pod żadnym przymusem. Ja po prostu dobrowolnie podejmuję pewną decyzję wykonania takiego działania. Jeżeli ja mam tylko trzy opcje i nie mam żadnej innej, bo mi ktoś trzyma coś, prawda, albo to zginie, albo to, no to wtedy oczywiście nie mam wyboru. To wtedy tutaj to jest sprawa prosta. A jeszcze wracając do libeta, bo niedawno były opublikowane badania Johna Dylana Heinesa. Heinesa. O to, że bierze ten potencjał przed tym. Tak. No i właśnie jakby wnioski z tych badań są takie, że ten moment, który Libet zbadał, jest tylko jedną częścią tak naprawdę właśnie naszej całości, którą nazywamy wolną wolą. I rozumiem, że Libet tak jakby pominął troszkę tą dalszą wersję, tak? Dalsze implikacje tych badań. Tak, te badania były chyba w tym roku opublikowane, obecnym teraz. I one potwierdzają w tym sensie tego Libeta, że te 100 milisekund jest tą granicą. No, bo tam chodzi o to, że on, jakby to powiedzieć, on już w komputerze widzi, kiedy ten potencjał się pojawia, prawda? I potrafi, ale jak za późno podejmie tę decyzję, to tych 100 mm, czy to libetowskie veto by jakoś tam pasowało, ten przedział czasowy do tego, co ten Heines zmierzył. Ale to, że oczywiście, ta konkluzja z tego doświadczenia Heinesa, jak ja to rozumiem, jest taka mniej więcej, że jesteśmy w dość pewnym miejscu, jednak dość daleko wolni. A właśnie te badania były jeszcze przeprowadzone bodajże na szczurach przez któregoś z naukowców francuskich, już nie kojarzę, Arona, nie kojarzę niestety. No i właśnie zastanawiam się, czy wykazanie właśnie tego potencjału pierwotnego u tak, no przepraszam, ale prymitywnych istot, zwierząt, czy by nie wskazywało na to, że właśnie ten zbiór wolnej woli też w jakiś sposób istnieje u zwierząt, które nie wykazują tożsamości, nie reagują na właśnie na test kropki.
Ja wiem, ale tutaj właśnie mamy ten cały problem, że to, co my tutaj robimy, znaczy to, co ja mówię ludziom, ja tutaj, pan profesor zna się na mrówkach i na tych innych rzeczach, to powie na pewno, ale ja to tylko rozumiem tyle, że my cały czas operujemy w świecie pewnego ramu racjonalności. To jest podjęta decyzja, prawda, że to jest jakieś racja i tak dalej. To nie jest tylko, ja nie wiem, jaki jest ten racjonalny obraz na przykład takiego właśnie mojego stworzonka kszczur, prawda? Tego ja tutaj, ja nie umiem tego wciągnąć do tego. Ja mogę to próbować w taki czy inny sposób jakoś tutaj teraz jakieś teorie tam zrobić, ale nie czytałem tego, nie znam tych badań. Czyli po prostu zakładamy, że u istot z dobrze rozwiniętą korą mózgową. Tak, i w tym sensie, jak my tutaj rozumiemy tych dobrowolnego działania jako wolna wola, prawda? Bo to, że są jakieś działania, to jest na pewno. Tylko w jaki sposób one są, jak daleko one sięgają do tego, co my nazywamy, jak u nas wolna wola, za naszym systemem korowym, jakbyśmy to nazwali, prawda? Bo oni sobie dobrze radzą w swoim otoczeniu i tak dalej, są jakoś tam inteligentne, są jakieś tam podejmują decyzje i tak dalej, więc to tutaj, ale tutaj to nie wiem, to... Ja może zacznę od tego, że Levinas Potential nie jest w żadnym sensie miarą wolnej woli, w sensie korelatu wolnej. Myślę, że bardzo ważne, żeby to powiedzieć, bo takie można byłyby wnioski z tego pytania. Jako element. To jest tylko i wyłącznie dowód, że w naszej korze motorycznej zgromadziła się aktywacja, która oczywiście nie z tej kory motorycznej się wzięła, tylko wzięła się z innych rejonów mózgu, to która po przekroczeniu określonego progu wywołuje reakcję. I to tyle znaczy. Więc w tym sensie nie jest to żadna miara wolnej woli, dlatego że tam oczywiście obserwujemy readiness potential u każdego zwierzęcia, które ma korę motoryczną, dlatego że gdyby nie to, gdyby nie ten readiness potential, to zwierzę by się nie ruszało. Więc to, że obserwujemy, że readiness potential, aż tu... daleko bym, że nie wytrzymał. Oczywiście, to, co, że proszę się nie przejmować, bo to jakby chciałem zaznaczyć, bo to jest może dosyć istotne. To, co tutaj jest kluczowe, to oczywiście to, że obserwujemy ten readiness potential w określeniu wyglądanej sytuacji. Prawda? To znaczy wtedy, kiedy stawiamy organizm, czy stawiamy agenta, czy stawiamy człowieka przed sytuacją, w której prosimy go o dokonanie wolnej decyzji, prawda? I teraz ta jednostka z jednej strony ma nam powiedzieć, kiedy tą wolną decyzję podjęła, a z drugiej strony patrzymy, kiedy jej mózg zachowuje się tak, jakby ta decyzja była podjęta. I teraz ja nie znam tych badań nad szczurami, ale wydaje mi się, że szczurowi się nie da powiedzieć, że podjął wolną decyzję, a przynajmniej trudno byłoby to zrobić. W związku z tym no, trudno byłoby się spodziewać, że te wyniki będą jakkolwiek jednoznacznie przekładane. Jeśli chodzi o Johna Denona Haynesa i w ogóle te badania dotyczące szerszego kontekstu neuronalnych korelatów wolnej woli, no to no, znowu ten eksperyment Libeta dotyczył aktywacji kory przedruchowej. No i teraz to, co jest tu jest interesujące, to interesujące jest oczywiście to, skąd się w ogóle ten sygnał tam bierze. Tak? Czyli jeśli próbujemy opisywać mechanizm, który byłby odpowiedzialny za to, jeżeli będziemy zakładali, że wolna wola na temat decyzji jest wynikiem jakiegoś procesu neuronalnego, który zachodzi wcześniej, prawda? A no to powinniśmy zbadać czynniki, które na pojawienie się tej aktywacji wpływały. No i teraz oczywiście, że jest tak, że to, co nas tak naprawdę interesuje, to czy te czynniki neuronalne, które się pojawiają wcześniej niż nasza wolna wola, a nie to, czy się pojawia aktywacja kory motorycznej. Bo kora motorycznej aktywacja siłą rzeczy pojawia się na samym końcu i z powodów no, opóźnienia generowania reakcji może być czasami tak, że się spóźniamy, prawda? Czyli no, to jest to, o czym mówił też profesor Bremer, to znaczy, no, jeśli mówimy o tych 100 milisekundach, po którym się już nie da może włączyć wolnego weta, to się go nie da dlatego, że został już, można, my mówimy, odpalony, tak jakkolwiek to brzydko brzmi, program motoryczny, który to służy do tego, żeby się nacisnęli przycisk, to po prostu trwa. Na? Czyli no nam chodzi o gromadzenie tego dowodu za decyzję, która się dzieje wcześniej, prawda? Więc to jest, jak pan, wydaje mi się, tutaj interesujące. I teraz, no, jeśli wracając do tego pani pytania z samego początku, to znaczy tych trzech alternatyw, prawda? To znaczy, jeżeli mamy trzech alternatywy, znaczy, no, po pierwsze trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek inną alternatywę, która pozwalałaby mi tutaj pokazać sytuację wolnej woli. Wydaje mi się, że jeżeli mamy opcję A, opcję B i opcję nierobienia niczego, to są wszystkie opcje, jakie mamy, prawda? Czyli
w sensie zadaniowym mamy wolną wolę, prawda? Możemy się nad tym zastanawiać, co najwyżej metafizycznie, czy to jest dużo jeszcze wolna wola, skoro opcje są zamknięte. A natomiast z punktu widzenia eksperymentalnego wydaje mi się, że tutaj pełna wola jest, prawda? No i teraz, czy jakby ta decyzja, czy podejmujemy decyzję A, czy decyzję B, czy decyzję C jest w jakiś sposób przewidywana przez mój układ nerwowy? No jest, ale czy to świadczy, że to nie jest wynikiem wolnej woli? No ja podejmuję decyzję A albo B albo C, dlatego, że na przykład w moim dotychczasowym doświadczeniu dowiedziałem się, że opcja B jest bardziej optymalna. A w moim dotychczasowym doświadczeniu zazwyczaj opcja A przynosiła mi efekty dodatnie, a opcja B zazwyczaj efekty ujemne. Więc w tym sensie mój mózg wie o tym, że to jest lepsza opcja, to jest gorsza opcja, prawda? Czyli jeżeli aktywacja mózgu przewiduje, że ja nacisnę A, a nie B, to wcale nie znaczy, że ja nie mam wolnej woli. Po prostu w dłuższej perspektywie czasowej dla mnie, jako organizmu, rozsądniej jest nacisnąć przycisk A niż przycisk B. No tak, ale czy to w takim razie, co o czym pan profesor mówi, nie jest w pewien sposób, nie pokazuje właśnie tej iluzji wolnej woli, dlatego że nie możemy wyjść poza swoje doświadczenie i jako. Czyli nie możemy teraz wybrać opcji, która by nie wynikała z naszego przeszłego doświadczenia i kreowania tego, czy coś było dodatnie, czy było ujemne i z tego powstała nasza reakcja. Nie możemy poza to wyjść. Jesteśmy w pewien sposób zdeterminowani nie tylko tymi czynnikami, powiedzmy, genetycznymi, biologicznymi, ale też powiedzmy naszym przyszłym doświadczeniem i to też w pewien sposób jest determinant jakiś. Więc wolna wola tu znika, dlatego że nie możemy wyjść niejako poza to nasze doświadczenie. Myślę, że to jest ten punkt, gdzie ona znika. Ja bym bardzo uważał stwierdzenie, że nie możemy wyjść. Prawda? To jest trochę tak, że system, który próbujemy opisywać, zakładając, że to jest system i że się Państwo zgodzą z taką terminologią, no ma taką cechę, że jest celowy. Prawda? Czyli ma jakiś długoterminowy cel działania. I teraz ten długoterminowy cel działania sprawia, że podejmujemy decyzje, które są z tym celem zgodne. Ale ten cel też jest zdefiniowany przez to wcześniejsze. Nie, że jest OS determinowane funkcją całego systemu. To wcale nie znaczy, że jednostka nie może dokonywać działań afunkcjonalnie. Może. Prawda? To znaczy, no możemy dokonywać, na przykład wiedzieć, czy to jest opcja nieadaptywna, ale będziemy ją wykonywali, bo tak, bo chcemy mieć poczucie wolnej woli. Możemy to zrobić. Ale to jest działanie systemu. No, to jest umiarkowanie sensowne, prawda? Jeśli Państwo sobie wyobrażą sytuację hazardzisty, prawda? No to hazardzista dokonuje działania, no, które jest przejawem jego wolnej woli z jednej strony, prawda? Natomiast z drugiej strony jest całkowicie nieadaptatywne. No. Oczywiście no, wiemy, że nie jest... Ale dlaczego jest to wyraz wolnej woli? No bo, znaczy, no to oczywiście to może jest zły przykład w tym sensie, że byście Państwo powiedzieli, że to jest związane z wyuczonymi wzmocnieniami automatycznymi. W związku z tym to jest właśnie przejawem zniewolenia tak naprawdę z tej perspektywy, ale z perspektywy subiektywnego doświadczenia, jeśli Państwo zapytają osoby uzależnione od wszelkich substancji, że one mają wolną wolę korzystania z tychże substancji, prawda? No to one na poziomie subiektywnym wam powiedzą, że tak, prawda? Czyli na takim, jeśli my dyskutujemy o wolnej woli jako poczuciu. No tak, prawda? Bo mówimy o iluzji wolnej woli, a nie stricte o wolnej woli. Jeżeli pani tak ostro mnie stawia te pytania, proszę wie pani dobrze, ta racja, bo moja argumentacja opiera się na rozróżnieniu przyczyny i racji. Prawda? Przyczyny to jest coś takiego, co działa w tym świecie naukowym, prawda? Te racje działają w tym świecie potocznym. A i tu teraz, jeżeli pani cały czas mnie stawia, jedna racja jest determinowana przez drugą rację, ta racja z kolei zdecydowana innego, tak? No to oczywiście to pani strasznie zawęzi moje działanie, no ja wtedy po prostu mogę się zgodzić z panią, powiedzieć, że to wszystko jest zdeterminowane, prawda? Nie? Ale z drugiej strony są jednak takie możliwości, że ja po prostu nie tylko się liczę moje doświadczenie, ja żyję, jeżeli to teraz troszeczkę poszerzymy, prawda? Ten mój mózg taki, który ja tutaj przedstawiłem na początku, taki kulturowo-społeczny, nie? Co jak jeszcze, zobowiązują jeszcze jakieś racje społeczne, jakieś racje gospodarcze, jakieś racje ekonomiczne, zobowiązują mnie jeszcze jakieś racje moralne, tak czy inaczej, osoba wierząca, że jeszcze jakieś inne, znaczy, że ja mam. Żeby tylko nie rozumieć tego, że to jest tylko prawda, moje doświadczenie, ja... Nie, tylko moje doświadczenie, mam na myśli też powiedzmy ten kontekst szerszy, kulturowy... Tak, to jest druga osoba, jest odpowiedzialność, prawda, jest bardzo dużo, prawda? Czyli ja będę znowu teraz uciekał w mojej argumentacji właśnie w tym kierunku, nie? Znaczy, żeby tutaj jakby dowiedzieć, zobaczyć, że o co chodzi? Chodzi o to, żeby pokazać, że problem jest nie tak, nie idziemy tak postawić po prostu na tym
powiedzmy, to jest iluzja, prawda? Bo to słowo iluzja trzeba najpierw wyjaśnić. Jakiego typu to jest iluzja? Bo jeżeli to jest iluzja, że ja się mylę co do moich tych, to jest tak straszna iluzja, że już sobie nie mogę wyobrazić nic bardziej pewnego, jak ta iluzja. No to oczywiście wszystko zależy od interpretacji, albo bardzo dużo, prawda? Ale pokazujemy, w którym miejscu, jakby to powiedzieć, słowo iluzja jest również iluzoryczne. Prawda? Bardzo krótko dopowiadając, ja tylko powiem, zgadzając się z profesorem, że tak naprawdę iluzja jest tutaj o tyle niebezpiecznym terminem, że ona jest znamionująca, prawda? To znaczy, ona jest negatywna. Dlatego my wolimy mówić o poczuciu wolnej woli. I jeśli mówimy o poczuciu, no to wtedy mówimy, po pierwsze, aspekt jest subiektywny, prawda, siło rzeczy, a po drugie staramy się wyjaśnić, skąd ono się bierze, a nie zastanawiać się, czy ono jest dobre, czy jest złe, czy jest... Bo to wszystko zależy od punktu odniesienia, prawda? W tym kontekście mówimy o tym celowości całego systemu. Znaczy, sporo tu rzeczy trochę padło, bo chciałem zadać to pytanie od jakiegoś czasu, ale może tak je rzucę. Mam pytanie do pana profesora o kompatybilizm, a mianowicie o to, jak kompatybilizm, czym by się różnił, czy jest jakaś różnica, jakby obalił taką filozoficzną teorię, która powiedzmy jest deterministyczna, jest autorstwa Artura Schopenhauera. Mianowicie chodzi mniej o to, że w obrębie naszej, znaczy tak powiem może szerzej, w obrębie naszej świadomości nie leży nasze chcenie. Znaczy Schopenhauer tłumaczy iluzję wolnej woli jako mylenie życzenia z chceniem. Oznacza to, że możemy sobie rzucić, żebyśmy chcieli wielu rzeczy, ale możemy chcieć tylko jednej. Jest to absolutnie poza naszym wpływem. A myśli, które mamy, mogą jedynie dostarczać, podobnie jak u zwierzęcia, bodźców do wyboru, ale samo chcenie i to, co zadecyduje o tym wyborze, ponieważ Schopenhauer pojmuje chcenie jako coś, co stwierdzamy empirycznie, jeżeli coś zrobiliśmy, to tego chcieliśmy, nie ma innej opcji, leży poza nami, czy to w czynnikach zewnętrznych, czy u Schopenhauera wewnętrznych, w jakiejś istocie nadanej przez Boga. Schopenhauer to jest bardzo, bo to jest ta podstawowa, prawda, ta koncepcja. Wola jest w ogóle podstawą również u Schopenhauera, prawda? To jest środek wola. Ona się da się do Tak, dokładnie. No i teraz u Schopenhauera jest tak pytanie, ja mogę czegoś chcieć, ale czy mogę chcieć czegoś chcieć? Prawda? No i teraz no i tutaj jakby do powiedzieć nie jesteśmy, prawda? Nie mogę chcieć czegoś chcieć. Tylko meta chcenia takiego. A to jest bardzo, bardzo ważne, proszę, bo często mówię tak, no, moglibyście wiele więcej mieć, gdybyście tylko chcieli chcieć, prawda? Znamy z poezji takie zwroty. Więc tutaj jest do Schopenhauera znowu mi jest trudno wmontować w tę moją, jakby to powiedzieć, ten mój obraz, gdzie tego gdzie zawęziłem, to do tego naukowego i potocznego obrazu. Jak ja to mogę mierzyć? A chodzi mi tylko o takie, bo tutaj gra idzie o ujęcie ludzkie. Tak. Bo Schopenhauer powie, że Nie mamy, powiedzmy, odpowiedzialności w czynach, możemy tylko obserwować tak, co jesteśmy, a kompatybilizm będzie jak szukał wolnej woli, gdzieś zwraca uwagę chyba na rolę wolnej woli. Tak, to Schopenhauer jest trudno powiedzieć kompatybilizmem Schopenhauera, tak, bo kompatybilizm to jest słaby determinizm po prostu. Kompatybilizm mówi tylko tyle, że świat jest zdeterminowany, są pewne momenty, w których możemy działać wolno. Taka jest mniej więcej definicja kompatybilizmu. Tak, to teraz pasować to w kontekst schopenhauerowski, no to jest... trzeba tutaj więcej o Schopenhauerze powiedzieć i więcej jeszcze o kompatybilizmie. A może potem porozmawiać, jak pana to interesuje. Nie wiem, czy to tutaj jest w tej chwili taki... Chodziło mi tylko o znalezienie różnicy w praktyce, bo w sensie, co kompatybilizm powie więcej ludzkiej wolności, Schopenhauer to całkowicie zabiera. No kompatybilizm powie tylko tyle, że po prostu w praktyce naszego tego potocznego obrazu świata i tak dalej, potrafimy stworzyć takie systemy jak systemy prawne, systemy wiele innych rzeczy i według tego, że systemy funkcjonują, że ta wolna wola jest. To jest moja decyzja, prawda? Jeżeli pan teraz to postawi jako, podobnie jak pani tutaj, na tym ostrzu noża, z tym, prawda, że cały czas pan będzie budował tę teorię schopenhauerowską i podbudowywał ją tym, że po prostu nie ma tej wolnej woli, bo to jest ta podstawowa teza, no to wtedy po prostu ten obraz nie będzie tym obrazem takim, jak mi się wydaje, odpowiadającym naszemu potocznemu rozumieniu rzeczywistości. Ale to Schopenhauer jest bardzo, bardzo ważny, bardzo, bardzo, bardzo ważny temat w dyskusjach nad wolną wolą. Zresztą jego artykuły są to wszędzie, to że one nie są cytowane w tym kontekście, który ja tutaj próbowałem pokazać, nie? To jest tak samo jak z tym egzystencjalizmem,
ja tu mogę wiele rzeczy przytoczyć, które mi nie będą pasowały do tego. Chodzi mi po prostu o to, że tak jak posłucham, to postrzegam kompatybilizm nie jako słaby determinizm, tylko jako drobinę słabszy determinizm, bo nie tak makabryczny determinizm. No to mogę się z panem zgodzić. To ja bym miał takie pytanie. Odnośnie w implikacji pomijania stronnego na temat wolnej woli, ponieważ zastanawiam się, czy sytuacja, w której ja na przykład jedną ręką robię coś, o czym świadomie nie mam pojęcia, nie jest jakby dowodem na to, że tak jakby moje działania są poza wpływami mojej świadomości, tylko potem świadomość po prostu racjonalizuje moje działania. To było tak moje pytanie. Nie wiem, czy pomijanie stronne będzie najbardziej klarownym przykładem, więc pozwolę sobie przejść płynnie do pacjentów rozszczepionym zwojem wielkim, bo tam efekty są dokładnie takie same i tam ten wątek był bardzo mocno dyskutowany, a w przypadku pomijania stronnego trochę mniej. Może dlatego, że pomijanie stronne związane z zaburzeniem procesów wagowych. No i to jakby dodatkowo wbiło nas dyskusję na temat relacji pomiędzy świadomością i uwagą, tego dlaczego oni nie raportują i tak dalej. Natomiast w kontekście pacjentów przeciętnym swoim wielkim, tam się rzeczywiście obserwuje bardzo podobny efekt do tego, o które pan pytał, to znaczy tam mieliśmy jakby zachowanie, które przez system było owszem interpretowane potem, prawda, ale było interpretowane no, zgodnie z systemem, z wiedzą systemu albo przekonaniami systemu, a nie z rzeczywistym powodem działania. Konkretnie to są te eksperymenty, zresztą do którego pan profesor się już wcześniej odnosił, Sferego na początku, a potem Gazzaniga, który był jego studentem i teraz jest tego najbardziej znany. To są te badania nad tak zwanym półkulowym interpretatorem. One generalnie pokazują, że jeżeli mamy bodźce prezentowane do lewej półkuli, one są interpretowane również w tym sensie, że jesteśmy w stanie rozpoznawać obiekty i powiedzieć, jakie te obiekty są rozpoznawane, natomiast jeżeli są prezentowane do prawej półkuli, no to wtedy no, osoba badana się zachowuje tak, jakby obiekty rozpoznawała, ale werbalnie nie jest w stanie tego zrobić, co więcej nie za bardzo wie, dlaczego jej ręka się rusza w tą, a nie w inną stronę i dlatego powtórnie buduje dlatego tej czynności uzasadnienie. Czyli to jest jakby teoria, która wprost mówi o tym, że świadomość, że mogłaby być tutaj jakąś formą interpretacji naszego doświadczenia. W tym kontekście wydawało mi się zgodne z tym, co wam proponuję. No i teraz zastanawiałem się na tym, jak te wyniki miałyby podważać informacje dotyczące wolnej woli. No znowu wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest to rozróżnienie pomiędzy tym ujęciem doświadczenia, prawda, a ujęciem wolnej woli w sensie celowości działania systemu. Prawda? To znaczy, no po pierwsze, to jest tak, że osoba badana tego nie raportuje na temat tego obiektu, prawda? Ona je rozpoznaje poprawnie. Prawda? Czyli w sensie jakby działania systemu po prostu jest uszkodzony jeden z pięter, prawda? Który uniemożliwia osobie badanej raportowanie na temat tego doświadczenia, ale to ja bym był daleki od powiedzenia, że ta osoba badana nie jest ich świadoma przynajmniej w jakimś minimalnym tego słowa sensie. Prawda? Przynajmniej w tym sensie, że jest w stanie ich je wykorzystywać w działaniu, no i może na ich temat jakieś poczucie, prawda, dotyczące celowości zastosowania. Trochę analogicznie w tym kontekście mi się wolna wola dotycząca mojego działania dotyczącego tych obiektów, co do których sobie dointerpretowuję, prawda? Znaczy, ja myślę, że to nie jest tak, że ja się zachowuję absolutnie niefunkcjonalnie, prawda? Co najwyżej moja interpretacja interakcji z tym obiektem no jest jakby zapośredniczona przez próbę zrozumienia, dlaczego ja się zachowuję w taki, a nie inny sposób, prawda? Natomiast no to zachowanie też jest zawsze celowe, prawda? Ono nie jest zupełnie niezwiązane z samą sytuacją, więc wydaje mi się, że to jest jakby najbliższy przykład, który z pana pytaniem wydaje mi się powiązany. Nie wiem, czy odpowiada na pytanie, ale może się ja powiem krótko, jak ja sobie wyobrażałem wolną wolę gdzieś na pograniczu dzieciństwa i wczesnej młodości. To usprawiedliwienie, że wizja jest naiwna, ale wydaje mi się, że z filozoficznego punktu widzenia to ta naiwna wizja
jest jakimś przedstawieniem pojęcia wolnej woli w postaci czystej. A potem jak my konstruujemy pojęcie wolnej woli na bazie nauk szczegółowych, to już się to wszystko rozmazuje. Ja sobie tak wyobrażałem, że gdzieś w mózgu jest jakaś jego część mózgu, gdzie elektrony poruszają się niezgodnie z prawami elektrotechniki. Reakcje chemiczne zachodzą niezgodnie z zasadami chemii, dlatego że moja wolna wola podejmuje taką i nie inną decyzję i gdyby one się zachowywały zgodnie z prawami nauk przyrodniczych, no to moje zachowanie byłoby zdeterminowane. A tak ja mogę podjąć decyzję, czy w wyniku łańcuchu przyczynowo-skutkowego moja ręka uderzy kogoś tam na ulicy, prawda, czy nie uderzy, mimo iż na to uderzenie zasłużył, czy nie. I wszystkie inne koncepcje, jak mi ktoś mówi, no tak, ale to nie należy do tego podchodzić w ten sposób, tylko inaczej, to ja odbieram, może niesłusznie, ale odbieram jako jakieś rozmazywanie tej istoty rzeczy. Dziękuję. Dokładnie tak jak pan mówi ser. Są pewne luki, w tych lukach po prostu, jakby to powiedzieć, on nie powie, że tam jest wolna wola jakaś mentalna, coś takiego, tylko tam jest po prostu pewna taka sytuacja emergencyjna, która to może działać. Tak to jest. Tak to ser próbuje tłumaczyć wolną wolę. Są jeszcze jakieś pytania? Co? Ja mogę tak mówić, bo chyba nie słychać. Czy tak jak tutaj, ja nie trochę wskazać, ale któraś przedmówczyni mówiła, czy takie rozumowanie, które szuka racji w przeszłych wydarzeniach za aktualnymi wyborami, czy to nie jest błąd logiczny, który nazywa się pewnością, właściwie błąd myślowy, pewnością wsteczną, czyli jakby patrzenie na coś, że musieliśmy tak postąpić post factum, bo wcześniej wystąpiła taka przyczyna. Natomiast teraz jakby, kiedy mamy ten wybór do wyboru, nie jesteśmy w stanie, mamy iluzję wyboru. Natomiast czy takie rozważanie, jak sądzenie, tak jak było na stawianie na ostrzu noża, że to jest iluzja wolnowowa, patrząc na przeszłość, czy to nie jest właśnie, czy to nie jest ten iluzja pewności wstecznej? Można by to tak powiedzieć. Tylko, że problem jest głębszy, bo wtedy wchodzimy w coś takiego, coś my tutaj jeszcze chyba tego słowa nie użyli, a mianowicie tak zwany libertarianizm, że wolna wola jest kompletnie wolna, prawda, że ja autonomicznie w tej chwili zupełnie nie patrzę, mogę jakby to powiedzieć, no, cokolwiek powiedzieć, prawda, czyli że my musimy jakby zachować tutaj tą iluzję tej argumentacji wstecznej, znaczy ja tak mówię, tak używając tamtego terminowego pana, ale z drugiej strony, prawda, jednak musimy mieć tę wolną wolę, że my się poruszamy na takim pasie, prawda? Nie chcielibyśmy tej argumentacji takiej libertariańskiej, że ja jestem zupełnie niezależny, podejmuję decyzję tak zupełnie, aby być dobrowolnym, ale w takim sensie swawolnym, prawda? To tego typu wolnej woli też, ja przynajmniej bym nie chciał, a są takie koncepcje, prawda? Więc tutaj, żeby to jakoś to tak spontanicznie odpowiedział na to pytanie, które po prostu na pewno wymagałoby jakiejś tej głębszej analizy tej argumentacji z tego, co jest też, no bo, ale trudno nam sobie się całkowicie wyzwolić z tego, z tej przeszłości, nie? Więc tutaj jest takie zaznaczenie odpowiedzi, bym powiedział. Ja mogę dopowiedzieć tyle, że jeśli my się zastanawiamy nad wpływem uprzednich działań, to zastanawiamy się też na tym na trochę innym poziomie niż racjonalnym rozważaniem, to te kanany dotyczą decyzji. Znaczy, o ile jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której powstrzymamy się przed podjęciem jakiejś decyzji, pomimo tego, że ona zazwyczaj przynosiła mi korzyści, nie? O tyle nie za bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, kiedy powstrzymałbym proces akumulacji dowodów za opcją A albo opcją B, która zachodzi w moim mózgu, dlatego że ona zachodzi zupełnie bez mojego wpływu. I w tym momencie wydaje mi się, że te dwie sytuacje ciężko na sobie przyłożyć. To znaczy jakby to zastrzeżenie dotyczące jakby
iluzji wolnej woli w kontekście wpływu uprzednich informacji, prawda? I ta dyskusja dotycząca tego, czy te poprzednie informacje wpływają, czy nie wpływają i na ile one rzeczywiście mogą powodować, że to, co to decyzje, które dokonuję, mogę nazwać wolną albo nie, to trochę zależy, zakładają, że ja jakby zdaję sobie z tego sprawę, że te dowody w przeszłości w ogóle istnieją, no? Ale one są, zawsze są, bo tak działa organizm. Są jeszcze jakieś pytania, sugestie, opinie? Ja może tak właśnie tylko dorzucę do iluzji wstecznej. To można mieć być może iluzję co do tego, jaka była przyczyna, ale jeżeli raczej przyjmiemy, że wszystko miało przyczynę, a z reguły jakoś jesteśmy w tej sferze naszych działań, które teraz tak przyjmujemy, to iluzja wsteczna dotyczy tylko wątpliwego wyboru tej przyczyny, którą przypisujemy, a nie tego, że nasze działanie przyczyny nie miało. Tak ja to mówię. Są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to możemy już powoli kończyć. Więc serdecznie chciałam podziękować naszym gościom. Serdecznie chciałam podziękować Państwu. I też już na koniec chciałam zachęcić Państwa do lektury naszego czasopisma Filozofuj, wokół którego to spotkanie zostało zorganizowane. Można zakupić tutaj u koleżanki najnowszy numer. Jeszcze raz Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie, które prawdopodobnie będzie dopiero gdzieś od września, października przyszłego.